dziękuję bardzo, Kongresowi Nowej Prawicy, bo temu właśnie zawdzięczam zaproszenie tutaj mnie do Jaworzna, za zaproszenie i za troskliwą opiekę. Państwu dziękuję za tak liczną obecność. No i proponuję, żeby nasze spotkanie, proszę bardzo, miało taki przebieg, że ja najpierw powiem to, co mam do powiedzenia, a potem Państwo zabierzecie głos. No i ja będę się odnosił do tego, co Państwo powiecie, jeżeli oczywiście potrafię. Tematem tej prelekcji wprowadzającej do rozmowy jest wojna żydowska. No mamy w tej chwili wojnę żydowską w pełnej krasie. Proszę bardzo, niech Pan usiądzie łaskawie. W pełnej krasie. W tej chwili mamy takie wrażenie, jakby trochę przycichła, ale to jest tylko takie chwilowe. Jesteśmy w oku cyklonu. W oku cyklonu zawsze jest trochę spokojniej, ale uderzy nas ten wicher już wkrótce przy okazji 50. rocznicy wydarzeń marcowych. I właśnie o tym chciałem, do tego chciałem nawiązać, żebyśmy lepiej zrozumieli przyczyny i uwarunkowania tej wojny żydowskiej, no i prawdopodobne następstwa, bo każda wojna, wiadomo, wszystkie wojny są wojnami o pokój, ale militaryści powiadają, że korzystajmy z wojny, bo pokój będzie straszny. No i to też nam grozi. Proszę Państwa, żebyśmy lepiej zrozumieli, co się tutaj dzieje, to musimy cofnąć się do roku 1953, kiedy to w marcu 1953 roku przestało bić serce ojca narodów chorążego pokoju Józefa Stalina. Taki właśnie komunikat podało polskie radio. Wtedy ja to pamiętam jako dziecko. Takim grobowym głosem speaker powiedział: przestało bić serce Józefa Stalina. No i dopiero się zaczęło. Jak już Józef Stalin został nieboszczykiem, wkrótce po nim nieboszczykiem został również jego taki najbliższy współpracownik, Wawrzyniec Beria. On też został, że tak powiem, zamordowany. No i jak już Wawrzyniec Beria został zamordowany, to Nikita Chruszczow dokonał wielkiego odkrycia. Odkrył mianowicie przerażającą prawdę, że Józef Stalin tych wszystkich swoich ofiar nie zamordował własnymi rękami osobiście, że ktoś musiał mu pomagać. To był ten słynny tajny referat Nikity Chruszczowa. No i we wszystkich krajach, które wtedy znajdowały się w orbicie sowieckiej, pojawiło się to dramatyczne pytanie, no kto Stalinowi w tym wszystkim pomagał? Bo no, od tego zależały dalsze losy. I towarzysze pochodzenia żydowskiego, którzy się charakteryzowali szybszym refleksem, powiedzieli: to nie my, to oni, wskazali na swoich podwładnych nieżydowskich. Tamci się nawet nie wypierali. Mówili: no tak, no my tu mordowaliśmy, łamaliśmy kości i tak dalej, ale to przecież dlatego, że wyście nam kazali. A wtedy ci towarzysze pochodzenia żydowskiego powiedzieli: a to jest antysemityzm. Wtedy się narodziło to po raz pierwszy to oskarżenie o antysemityzm. I w ten oto sposób doszło do wykształcenia się w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej dwóch frakcji, tak zwanej frakcji Puławian, inaczej zwanej Żydami, i tak zwanej Grupy Natolińskiej, inaczej zwanej Hamami. Hamy i Żydy. To były dwie frakcje w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, które tak się nawzajem przezywały. No i sławny październik w 1956 roku troszeczkę wyciszył konflikty między Hamami i Żydami. Ale ten konflikt nadal się tlił tak podskórnie. I kiedy w 1967 roku wybuchła na Bliskim Wschodzie wojna sześciodniowa, w której Związek Radziecki w tyłek swoich arabskich sojuszników
dostał potężne lanie od Amerykanów poprzez Izrael, no to w całym obozie socjalistycznym pojawiły się nastroje niechętne wobec Izraela. I w Polsce też te nastroje się pojawiły, tym bardziej, że po śmierci ojca narodów Chorążego Pokoju komunizm zaczął zdradzać przyspieszone objawy uwiądu starczego, co szalenie niepokoiło takich ideowych komunistów jak na przykład Mieczysław Moczar, który tak naprawdę nazywał się Mikołaj Diomko. No i oni poszukiwali jakiegoś rozwiązania, co, jakby tu ożywić, uchronić komunizm przed uwiądem starczym, bo coraz więcej ludzi traciło do komunizmu smak, zwłaszcza młodych ludzi. No i to, a to grozi w perspektywie zanikiem, jakąś śmiercią naturalną. I Mieczysław Moczar wpadł na pomysł, żeby ten cierpiący na uwiąd starczy komunizm zaszczepić na ciągle żywym, mimo rozmaitych paroksyzmów, pniaku nacjonalistycznym. Bo ten pniak nacjonalistyczny, mimo rozmaitych prześladowań i tak dalej, był ciągle żywy. I w ten sposób powstała w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej frakcja tak zwanych partyzantów. To była taka próba zaszczepienia komunizmu na ciągle żywym pniaku nacjonalistycznym. I tylko był jeden problem. Nacjonalizm wymaga, żeby mu nieubłaganym palcem wskazać wroga. I wróg był, tylko nie można go było wskazać, bo ten palec, który by tego wroga wskazał, zostałby natychmiast odrąbany z całą ręką, być może, a nawet być może z głową. W związku z tym takie ryzyko no, nie było możliwe do zaakceptowania, w związku z czym Mieczysław Moczar wyciągnął nieubłagany palec, ale troszeczkę go skrzywił i wskazał na Żyda, właśnie nie tyle na Żyda, co na syjonistę. Syjonistę, bo Żyd, który to jest syjonistą, to już nie jest Żydem, tylko faszystą. Tak to wyjaśniał koledze Antoniemu Zambrowskiemu, współtowarzysz w więziennej celi w 1968 roku. Mówił mu tak, nie ten Żyd, co Żyd, tylko ten, kogo partia wskaże. Że tak to wyglądało. Jak partia wskaże, to tak jak Göring trochę, to Göring też mówił o tym, kto jest Żydem, to ja decyduję. No więc tutaj było podobnie. Więc no i odżył w ten sposób dawny konflikt między Hamami i Żydami. Hamy się teraz uznały, że teraz się mogą odegrać. Ale Żydy nie były nawet specjalnie tym przerażone. Dlatego, że na czym polegało to odegranie? No wyrażało, ten myśl przewodnią wyrażało takie hasło syjoniści do Syjamu. Wszyscy myśleli, że to tam wielu, może nie wszyscy, ale że to są synonimy, że ci syjoniści to z Syjamu właśnie są. No i to jak tak, to niech wracają do tego Syjamu swojego. I bardzo wielu syjonistów z tej możliwości skorzystało, dlatego że wtedy była to jedyna możliwość wyrwania się z cudnego raju. Bardzo wielu ludzi chciałoby się wyrwać z cudnego raju, ale nie mogło. A tu proszę bardzo, jak chcecie do Syjamu, to droga wolna. I można było się wyrwać z cudnego raju razem z pieniędzmi, pochodzącymi ze spieniężenia walorów, które często, to trzeba też powiedzieć gwoli prawdy, były wydarte reakcyjnej hydrze razem z paznokciami. Razem z paznokciami. No i można to było wszystko ze sobą zabrać. I bardzo wielu syjonistów z tej możliwości ewakuacji do Syjamu skorzystało. Mówiąc nawiasem, międzynarodówka socjalistyczna, która uważała, że to jest jakieś objaw jakiegoś prześladowania, chciała Władysława Gomułkę, ówczesnego pierwszego sekretarza, napiętnować, ale nie zrobiła tego, bo Władysława Gomułkę na forum międzynarodówki socjalistycznej
obroniła Golda Meir. Izraelski premier ówczesny Golda Meir powiedział, no co wy od niego chcecie? On umożliwił Żydom wyjazd za granicę. No to co wy od niego chcecie? No i ci działacze międzynarodówki socjalistycznej zrozumieli i przestali tam w Adysea Gomułkę piętnować. Proszę państwa, kto wyjeżdżał? No różni ludzie, ale wśród tych wyjeżdżających było mnóstwo Żydów, którzy uczestniczyli często jako bardzo ważne, nierozerwalne ogniwa komunistycznego aparatu terroru. I bardzo często ci ludzie mieli ręce unurzane we krwi polskich patriotów aż do łokci. Ale tym oczywiście nie wypadało się na Zachodzie chwalić, że tu ja byłem nierozerwalnym ogniwem komunistycznego aparatu terroru, zdzierałem ludziom paznokcie, łamałem kości, rozstrzeliwałem i tak dalej, i rabowałem, to nie wypadało się tym chwalić. Nikt by za to na Zachodzie takiego delikwenta po główce nie pogłaskał. Więc im bardziej mieli unurzane ręce we krwi polskich patriotów, to tym gorliwiej się prezentowali na Zachodzie jako ofiary polskiego antysemityzmu. Bo za to się ofiarom to każdy współczuje. Daje im mieszkania, daje im posady, daje im jakieś tam zapomogi i tak dalej. No to czemu nie? I powiadam, jeśli ktoś, im bardziej ktoś był tutaj umoczony w te uczestnictwo w komunistycznym aparacie terroru, tym gorliwiej się prezentował na Zachodzie jako ofiara polskiego antysemityzmu. I to zostało aż do dnia dzisiejszego, bo to się reprodukuje w kolejnych pokoleniach tych ubeckich dynastii. Bo to u nas są ubeckie dynastie, ale tam też są ubeckie dynastie. No i tak to wygląda. I teraz będziemy mieli do czynienia z takimi kombatanckimi wspominkami. Ta trwala chluśnie na nas stamtąd. Także musimy być przygotowani, ale też musimy rozumieć, co to się dzieje i dlaczego. Proszę państwa, doszliśmy w ten oto sposób do roku 1990. Kiedy to w środowisku amerykańskich organizacji żydowskich przemysłu Holokaustu pojawiło się takie dziwaczne oskarżenie, nie pod adresem jakichś Polaków, nie pod adresem jakichś polskich środowisk, tylko pod adresem narodu polskiego jako takiego. Dziwaczne oskarżenie, że w obliczu Holokaustu zachował się biernie. Oskarżenie było dziwaczne podwójnie, dlatego że ci oskarżyciele nie precyzowali, co właściwie naród polski powinien zrobić ponad to, co zrobił, żeby nie zasłużyć na taką lekceważącą recenzję. No a po drugie, że to nieprawda, bo naród polski jednak tak całkiem biernie się nie zachował, no coś tam zrobił. I przypomnę, co zrobił. No po pierwsze, Rzeczpospolita Polska wdała się w wojnę z Rzeszą Niemiecką, z państwem, którego wszyscy się wtedy, jak się okazało całkiem słusznie, wszyscy się wtedy obawiali. W rezultacie tej wojny armia Rzeczypospolitej została rozgromiona i naród polski został wydany na łup dwóch okrutnych wrogów. Dwóch, bo Związek Sowiecki 17 września też, jak to się mówi, no tutaj jest pewna różnica, bo o ile, taka to charakterystyczna, bo o ile nikt inaczej nie mówi, tylko że Niemcy 1 września 1939 roku na Polskę napadły, to 17 września 1939 roku Armia Czerwona do Polski wkroczyła. To jest zupełnie co innego, bo to napaść to wiadomo, to już jest akt nieprzyjazny, ale wkroczenie to właściwie nie wiadomo, bo to można wkroczyć jako przyjaciel, ale można wkroczyć też jako nieprzyjaciel. No w tym przypadku nie było wątpliwości, że Armia Czerwona wkroczyła, skoro już tak musimy mówić, jako nieprzyjaciel. I od razu obydwaj wrogowie przystąpili do koordynowania
eksterminacji narodu polskiego po obydwu stronach kordonu. Nie jest żadną tajemnicą, że NKWD i Gestapo organizowały narady, w jaki sposób tę eksterminację sprawnie koordynować po obydwu stronach kordonu. I ostatnia taka narada odbyła się w lutym 1940 roku w Zakopanem. Spotkanie takie NKWD i Gestapo. Trzeba powiedzieć, że sytuacja po obydwu stronach kordonu nie była symetryczna, bo o ile na terenie okupacji niemieckiej stosunkowo szybko powstały ośrodki oporu polskiego, w tym również oporu zbrojnego, to na terenie okupacji sowieckiej nie. I warto się chwilę zatrzymać nad tym, dlaczego tak było, bo można by nabrać przekonania, które byłoby krzywdzące dla tamtych ludzi z Kresów Wschodnich, że tam mieszkali jacyś gorsi Polacy, którym na Polsce nie zależało. Nie, tak nie było. Chciałbym wskazać na dwie przyczyny tego braku symetrii. Pierwsza przyczyna to jest Winston Churchill. Winston Churchill, jak w czasie wojny został brytyjskim premierem, to szefowi swoich tajnych służb kazał podpalić Europę, to znaczy wzniecić w Europie ogniska oporu przeciwko Rzeszy Niemieckiej. Ale tylko w tę część Europy kazał mu podpalić, która się znajdowała w zasięgu Rzeszy Niemieckiej, pod zasięgu wpływów Rzeszy Niemieckiej. Tej części Europy, która trafiła w zasięg wpływów Związku Sowieckiego, nie kazał podpalać, nie chciał świecić w oczy żadnymi pożarami Józefowi Stalinowi. Druga przyczyna była już po stronie niemieckiej. O ile na terenie okupacji niemieckiej ludność żydowska została stosunkowo szybko izolowana od ludności polskiej, to i w związku z tym nie mogła być wykorzystywana do wywiadowczej penetracji społeczności polskiej, to na terenie okupacji sowieckiej tak nie było. Ludność żydowska nie tylko nie została izolowana od ludności polskiej, ale w znakomitej większości przeszła na stronę wroga, przeszła na stronę okupanta, wykonując na jego rzecz bardzo cenne usługi wywiadowcze. Ci ludzie żyli na tamtych terenach od stuleci i społeczność polska nie miała przed nimi żadnych tajemnic. Społeczność polska była całkowicie transparentna, była całkowicie podatna na wywiadowczą penetrację ze strony środowisk żydowskich, czyli wywiadowczą penetrację sowiecką. W tych warunkach organizowanie jakiejś konspiracji, tym bardziej konspiracji zbrojnej, było praktycznie bardzo trudne, właściwie niemożliwe. Tym bardziej, że od lutego 1940 roku rozpoczęły się masowe wywózki elementu takiego przywódczego w głąb Rosji. I ta przyczyna rzeczywiście chyba odgrywała pewną rolę, bo kiedy 22 czerwca 1941 roku wybuchła wojna niemiecko-sowiecka, Niemcy tym razem już nie wkroczyły, tylko tam napadły znowu na Związek Sowiecki, no i front niemiecki przesunął się na wschód, to na zapleczu frontu niemieckiego, na tych terenach Kresów Wschodnich, natychmiast powstały ośrodki oporu polskiego, no bo ludność żydowska została natychmiast izolowana od tej resztki ludności polskiej, która tam pozostała. I często te ośrodki zbrojnego oporu polskiego były znacznie silniejsze od tych, które powstały w Polsce centralnej. Przypominam o tym dlatego, po pierwsze, żeby pokazać, że ludność, naród polski wcale się biernie nie zachował. Zrobił to, co było w tych warunkach możliwe do zrobienia. I że ludność żydowska odegrała w tym pewną rolę. W jednym przypadku bardzo negatywną. Bardzo negatywną. Jak byłem w Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie, no to tam
ani śladu nie ma wzmianki o 17 września 1939 roku. Bo gdyby taka wzmianka się pojawiła, no to trzeba by było jednak, jak się powiedziało A, to trzeba by było powiedzieć B, to jak się w tej sytuacji zachowała wobec sowieckiego okupanta ludność żydowska? No i trzeba by było powiedzieć, że ludność żydowska przeszła na stronę okupanta i wykonywała na jego rzecz rozmaite usługi, również katowskie, a to by psuło wizerunek narodu żydowskiego jako wyłącznie ofiary. Bo naród żydowski potrafił być katem, jak było trzeba, to i tam nieźle sobie z tą rolą radził. Więc to by psuło, dlatego w Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie ani słowa nie ma o 17 września. Specjalnie tam już chodziłem, żeby sprawdzić, czy może jednak się gdzieś zaplątała jakaś informacja. Nie zaplątała się. Ekspozycja jest przygotowana pod tym kątem bardzo starannie. No i oczywiście tam przyjeżdżają wycieczki amerykańskie ze szkół i tam i nie ze szkół. No i Amerykanie bardzo niewiele w swojej masie, bardzo niewiele wiedzą o Europie. No i ta ekspozycja jest przygotowana bardzo dobrze. Robi wrażenie, ci ludzie jak oglądają, to płaczą tamtego i potem im nikt nie wybije z głowy tego, co tam zobaczyli. Więc jest to bardzo starannie przygotowywane. Proszę Państwa, więc pojawiło się takie dziwaczne oskarżenie pod adresem narodu polskiego, że zachował się podczas Holokaustu biernie. Nie wiedzieliśmy, o co właściwie chodzi. Ale wkrótce się to wyjaśniło. W 1994 roku 8 polityków amerykańskich wystosowało list do ówczesnego sekretarza stanu Warrena Christophera z taką sugestią, żeby Departament Stanu ostrzegł rządy państw środkowoeuropejskich, że jeżeli nie zadośćuczynią żydowskim roszczeniom majątkowym, to stosunki Stanów Zjednoczonych z tymi państwami się pogorszą. Ponieważ w 1994 roku już wszystkie państwa środkowej Europy na listę swoich priorytetów politycznych wpisały intencje przystąpienia do NATO, a kierownikiem politycznym NATO są Stany Zjednoczone, no to zapowiedź pogorszenia stosunków mogła oznaczać szlaban do NATO. Taki list, o ile mi wiadomo, takie ostrzeżenie ze strony Departamentu Stanu nie zostało wystosowane, ale nastąpił przeciek tego listu 8 polityków do Warrena Christophera do amerykańskich mediów. No i rzecz się stała jawna. Rząd polski aluzję zrozumiał i skierował w 1996 roku do Sejmu ustawę o stosunku państwa do gmin wyznaniowych żydowskich. Byłem chyba jedynym publicystą, który otwarcie tę ustawę krytykował. Nie dlatego, żebym był przeciwnikiem zwrotu własności tam, gdzie to jest uzasadnione i możliwe, tylko ze względu na to, że ta ustawa zawierała wadliwe pod względem prawnym rozwiązanie. Nie będę Państwu tłumaczył, żeby Państwa nie zanudzać, na czym ta wadliwość polegała. I w dodatku nie tylko wadliwe, ale takie rozwiązanie, które stwarzało dla Polski bardzo niebezpieczny precedens na przyszłość. No, bo chodziło o to, że w tej ustawie użyte było określenie zwrot mienia. Tymczasem chodziło o mienie osób prawnych, czyli gmin żydowskich, a osoby prawne nie dziedziczą po sobie tak jak osoby fizyczne, więc tutaj użycie określenia zwrot mienia było nieprawidłowe pod względem prawnym, a w dodatku właśnie stwarzało niebezpieczny precedens dla Polski w przyszłości. No i z racji tej, że byłem jedynym chyba publicystą, który otwarcie tę ustawę krytykował, to bywałem zapraszany na takie dyskusje
Jeszcze wtedy światło nie było oddzielone od ciemności tak dokładnie jak teraz, więc jeszcze bywałem zapraszany na takie dyskusje. Oczywiście chodziło o to, żeby mnie rozsmarować tam na podłodze i pokazać, jak to tacy durnie kończą, prawda? No więc ja wiedziałem, o co chodzi, więc byłem dosyć dobrze przygotowany do lekcji, żeby mnie tak nie można było łatwo rozsmarować na podłodze. No i któregoś razu byłem zaproszony do pierwszego programu Polskiego Radia z udziałem posłów do takiej audycji na żywo na ten temat. No i tam był między innymi poseł Sojuszu Lewicy, bo ja to lubię audycję na żywo, bo to już nic nie można tam skreślić ani tam wyczyścić, więc wszystko, co się powie, to idzie w eter. No i ten posłowi Sojuszu Lewicy Demokratycznej wyrwało się na antenie takie stwierdzenie, że z Żydami jeszcze nikt nie wygrał. No to ja mówię, panie pośle, tak mi pan mów. To nie dlatego wy chcecie im przekazać taki transfer majątkowy wielki w nieruchomościach, że uważacie, że oni mają słuszność, tylko że się ich boicie. To może się takich nie boimy. No, jesteśmy ludźmi dorosłymi, wiemy, że za przystąpienie do NATO trzeba zapłacić łapówkę. Ale dlaczego taką wysoką? Trochę się targujmy. No i potem się ta potoczyła, ta dyskusja, żeśmy już tam skończyli. Ja się zorientowałem na podstawie tego, co on mówił, że nie zna tego całego tła prawnego tej sprawy. Więc jak się program skończył, zaprosiłem go na kawę, no i zacząłem mu tłumaczyć, objaśniać, na czym polega całe prawne tło tej sprawy. I on po kilku minutach zaskoczył, mówi, o, jak tak, to będę inaczej to referował na komisji w Sejmie. No więc zacząłem go namawiać, żeby zrezygnowali z tego określenia zwrot mienia, tłumacząc mu, dlaczego to jest takie groźne i nieprawidłowe, ale on mi powiada tak. Proszę pana, ja jestem posłem Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Pan prezydent Kwaśniewski był w Nowym Jorku i swoim zwyczajem naobiecywał coś tym Żydom. I to jest efekt tych obiecanek. I teraz no, mnie jako posłowi SLD nie wypada, żebym dezawuował prezydenta Kwaśniewskiego. No ja mówię, rzeczywiście, no panu nie bardzo wypada. Ale mówię, no to skoro tak, to tam był taki drugi zapis w tej ustawie, że zwrotowi podlegają nieruchomości, które w przeszłości służyły celom wyznaniowym, kulturalnym, edukacyjnym, nawet higienicznym. Chodziło o te łaźnie rytualne żydowskie. Więc ja mówię, to może by zmienić ten zapis w takim kierunku, że temu zwrotowi nieszczęsnemu, jak już on musi być, podlegają nieruchomości, na których stoją budynki służące w przeszłości tym wszystkim celom, co by wyłączało nieruchomości niezabudowane. A on mówi, to jest możliwe. No to ja mówię, panie, to jak jest możliwe, to zróbcie tak. No dlaczego mamy taką wysoką łapówkę płacić trochę tego? No i rzeczywiście on tam spełnił moje oczekiwania, znaczy on też został przekonany do tego, także i własne oczekiwanie spełnił. Proszę państwa, dzięki temu mogliśmy zaoszczędzić, bo to nikt dokładnie nie wiedział, jaka jest szacunkowa wartość tych roszczeń, tego transferu. Mogliśmy zaoszczędzić dla Polski jakieś 3 miliardy dolarów. Kawa mnie kosztowała parę złotych. To była moja najbardziej udana inwestycja. Nie dlatego mówię, żeby się tym chwalić, tylko żeby państwu pokazać, że nawet jeden człowiek może dużo zrobić, jak wie co. Także proszę nie lekceważyć własnych możliwości, bo nigdy nie wiadomo co. Proszę bardzo, słucham. Proszę. Już nie żyję. Już nie żyję. Poseł Ulicki. Proszę państwa, więc ta ustawa została w takim brzmieniu uchwalona. Weszła w życie w 1997 roku, ale zanim jeszcze weszła w życie, okazało się, sprawdziła się taka prawidłowość, że nie wolno szantażyście dać nawet palca, bo on całą rękę złapie. I tu się sprawdziło w 100%. Jeszcze ta ustawa, bo ona weszła w życie w 1997 roku, jest realizowana, nadal to mienie jest przekazywane. W 1996 roku, w kwietniu, ówczesny sekretarz Światowego Kongresu Żydów Israel Singer, on potem został zdjęty z tego stanowiska za złodziejstwo, na mitingu w Buenos Aires
powiedział, że no to dobrze, to ta ustawa to dobrze, ale przecież są jeszcze roszczenia po mieniu pozostałym po osobach prywatnych, znacznie większych rozmiarów roszczenia. No i powiedział, że jeżeli Polska nie zadośćuczyni tym roszczeniom, to będzie upokarzana na arenie międzynarodowej. No i takie objawy upokarzania się rozpoczęły. Ta deklaracja Izraela Singera może by nie miała takich groźnych dla Polski następstw, takich poważnych następstw, gdyby nie zmiana na stanowisku kanclerza Republiki Federalnej Niemiec. W 1998 roku kanclerzem Republiki Federalnej Niemiec został polityk socjaldemokratyczny Gerhard Schröder i tenże kanclerz Schröder w jednym z przemówień wygłoszonym w 2000 roku powiedział między innymi, że okres niemieckiej pokuty dobiegł końca. Ta deklaracja niemieckiego kanclerza stwarzała zupełnie nową sytuację, nie tylko dla Republiki Federalnej Niemiec, ale również dla strony żydowskiej. Widocznie w Niemczech uznano, że 100 miliardów marek, jakie Niemcy wypłaciły po wojnie żydowskim organizacjom przemysłu Holokaustu oraz Izraelowi, nie licząc dostaw okrętów podwodnych i innego sprzętu wojskowego, że to wystarczy, że już właściwie żeśmy tutaj, jesteśmy kwita. No tak czy owak, że Niemcy już nie będą przyjmowały żadnych suplik odszkodowawczych nowych. I to ta deklaracja niemieckiego kanclerza stwarzała dla żydowskich organizacji przemysłu Holokaustu i dla Izraela zupełnie nową sytuację, no bo jak Niemcy nie będą już przyjmowały żadnych suplik odszkodowawczych, to cały przemysł Holokaustu diabli wezmą. W związku z tym nastąpiła koordynacja żydowskiej polityki historycznej z polityką historyczną niemiecką. Celem niemieckiej polityki historycznej jest stopniowe, bo to jest delikatna operacja, bo tu nie można żadnych gwałtownych ruchów wykonywać, stopniowe zdejmowanie z Niemiec odpowiedzialności za II wojnę światową. Natomiast celem żydowskiej, a przynajmniej rozmywanie tej odpowiedzialności, celem żydowskiej polityki historycznej jest zagwarantowanie możliwości obcinania kuponów od Holokaustu, materialnego eksploatowania Holokaustu. Skoro Niemcy powiedziały, że my już nie damy nic, no to w ramach koordynacji tych polityk historycznych celem żydowskiej polityki historycznej było znalezienie winowajcy zastępczego, na którego w miarę zdejmowania z Niemiec odpowiedzialności za II wojnę światową będzie się sukcesywnie tę odpowiedzialność przerzucało, żeby go wyszlamować po prostu. Proszę Państwa, niemiecka polityka historyczna jest bardzo sprawna, bardzo skuteczna. Takim pierwszym krokiem w tym kierunku, pierwszy krok w tym kierunku nastąpi w roku 1961, kiedy to w Nowym Jorku z ówczesnym izraelskim premierem Dawidem Ben-Gurionem spotkał się niemiecki kanclerz Konrad Adenauer. Na tym spotkaniu uzgodniono, że Żydzi już nie będą, że tak powiem, obarczać odpowiedzialnością za II wojnę światową Niemców, tylko nazistów. Wtedy właśnie pojawili się naziści, bo jak Państwo wiecie, w czasie wojny żadnych nazistów nie było i na tramwajach czy na restauracjach nie pisało Nur für Nazi, tylko Nur für Deutsche. Byli Niemcy po prostu, a nie żadni naziści. Naziści się pojawili po 1961 roku, po spotkaniu Dawida Ben-Guriona z kanclerzem Adenauerem. To co tam Dawid Ben-Gurion dostał za to, to już tego się nie dowiemy, ale na pewno nie za darmo to ustępstwo zrobił. No i proszę Państwa, pojawiają się naziści
I wreszcie w tej sytuacji doszło do tego, do czego w tej sytuacji dojść musiało. Wykonany został majsterczyk prawdziwy. I to przez kogo? Przez jego świątobliwość papieża Benedykta XVI. Papież Benedykt XVI, przemawiając w obozie Brzezińce, dokonał rzeczywiście majsterczyku propagandowego. W swoim przemówieniu tam wygłoszonym powiedział między innymi, że Niemcy były pierwszym krajem okupowanym przez nazistów. Majstersztyk. W ten sposób Niemcy z pierwszego szeregu sprawców jednym susem przeskoczyły do pierwszego szeregu ofiar. Jak było okupowane przez nazistów, to są ofiarami nazistów, prawda? A ci naziści co? Rozpłynęli się gdzieś w nocy i we mgle, nie ma ich. Kto to był? A Bóg jeden wie. To teraz dopiero Guy Verhofstadt odkrył 60 tysięcy nazistów maszerujących przez Warszawę. Już teraz wiadomo, gdzie są, prawda? A przedtem nie wiedzieliśmy, gdzie to jakieś wymarłe plemię takie, które nawet posługiwało się specjalnym nazistowskim językiem, którym nikt dzisiaj nie mówi, prawda? Takie to cuda, propaganda potrafi. Więc powiem, sprawna jest ta polityka historyczna, jedna i druga. W rezultacie tej koordynacji polityk historycznych niemieckiej i żydowskiej akcja upokarzania Polski nabrała niebywałego rozmachu. Pierwszym efektem tej koordynacji było pojawienie się Jana Tomasza Grossa. Jan Tomasz Gross, doktor socjologii, który na tę okoliczność został awansowany do rangi historyka i to od razu światowej sławy, a on w ogóle historykiem nie jest, ale jak trzeba, to byłby i astrologiem, prawda? Co to komu szkodzi? Czego to się nie robi za pieniądze, jak to Rzymianie starożytni, którzy każde spostrzeżenie zaraz ubierali w postać pełnej mądrości sentencji, to zauważyli, że nie ma takiej bramy, której by nie przeszedł osioł obładowany złotem. Rzeczywiście, to nic dziwnego, że Jan Tomasz Gross się pojawił, jako historyk światowej sławy, objawił się światu, i napisał książkę Sąsiedzi o Jedwabnem. Gdzie tam, książka jest oparta na takiej osobliwej metodzie badawczej, bo Jan Tomasz Gross był pytany, skąd on to wszystko wie, skąd tę informację ma. I powiedział w niepojętym przypływie szczerości, że doznał objawienia. Dotychczas w naukach historycznych objawienie nie występowało jako źródło historyczne, nawet jako inspiracja. A tu mamy do czynienia z zupełnie nową sytuacją. Ktoś doznaje objawienia, i już nawet nie można z nim dyskutować, bo co to znaczy, że doznał objawienia? A to znaczy, że sam Stwórca Wszechświata go tutaj oświecił, prawda? To kto będzie tu mu pyskował? Kto będzie się sprzeciwiał Stwórcy Wszechświata, który sobie akurat w takiej metodzie badawczej upodobał? Proszę Państwa, 10 lipca 2001 roku odbyła się zorganizowana z wielkim przytupem uroczystość w Jedwabnem, podczas której doszło do eskalacji tego pierwszego oskarżenia wobec narodu polskiego z roku 1990. Przypomnę, że to pierwsze oskarżenie dotyczyło tego, że naród polski w obliczu Holokaustu zachował się biernie. To może nie przynosiło nikomu zaszczytu, że się zachował biernie, ale też jeszcze nie zbrodnia. Po prostu ktoś inny dokonywał tego Holokaustu, tam holokaustował tych holokaustników, a tamci się przyglądali, biernie się zachowywali. To rzeczywiście nieładnie. Ale to jeszcze nie zbrodnia. W Jedwabnem pojawiła się eskalacja tego oskarżenia. Jedwabne oznacza, że naród polski już nie zachował się biernie, tylko współpracował, a więc wykazał zbrodniczą formę aktywności.
I tu dzieła wiekopomne historyka światowej sławy były dowodem na to, co prawda jedynym, no ale jak nie ma innych, to dobre i to. Jak to mówią, dobra psu i mucha. I na nasze nieszczęście to oskarżenie zostało w osobliwej formie potwierdzone przez, w obliczu świata całego, przez najwyższego konstytucyjnego przedstawiciela państwa polskiego, a prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Ja tego człowieka uważam za prawdziwe nieszczęście dla Polski, naprawdę. Uważam, że ten człowiek jest prawdziwym nieszczęściem dla Polski. On oczywiście nie zdaje sobie z tego sprawy, ale to wcale nie zmienia sytuacji. To tym gorzej, prawda? To tym gorzej, bo to, czy on świadomie to robi, czy nieświadomie, jest prawdziwym nieszczęściem dla Polski ten człowiek. Otóż Aleksander Kwaśniewski, będąc na uroczystościach w Jedwabnem w lipcu 2001 roku, przeprosił za współudział narodu polskiego w Holokauście. Francuzi mają takie porzekadło: qui s'excuse, s'accuse. Kto się tłumaczy, ten się oskarża. Więc prezydent Aleksander Kwaśniewski przed całym światem oskarżył naród polski o współudział w Holokauście w takiej właśnie formie, jakiej to zrobił. Sprzeniewierzył się w ten sposób przysiędze prezydenckiej, którą składał dwukrotnie, więc mógłby się jej nauczyć na pamięć, bo ona nie jest długa. Konstytucyjna rota przysięgi prezydenckiej zawiera takie uroczyste zobowiązanie, że ten prezydent, w ogóle samo słowo prezydent to znaczy obrońca, obrońca, że ten prezydent będzie niezłomnie strzegł godności narodu. No nie da się pogodzić obietnicy niezłomnego strzeżenia godności narodu z oskarżaniem tego narodu o zbrodnie niepopełnione. Mam nadzieję, że Aleksander Kwaśniewski kiedyś zostanie za to pociągnięty do odpowiedzialności i zedrą mu z piersi wszystkie ordery. Jakiś człowiek, jakiś Polak, przedstawiciel państwa polskiego, zedrze mu z piersi wszystkie ordery. Bo to takie rzeczy nie powinny uchodzić bezkarnie, bo rozzuchwalają rozmaitych takich zuchwalców następnych. I taka właśnie rzecz się stała, bo koordynacja tych polityk historycznych niemieckiej i żydowskiej nie ustała wcale po uroczystościach w Jedwabnem, przeciwnie, rozwijała się nadal i podczas następnej, 10 lat później, podczas następnej, już trochę skromniejszej uroczystości w Jedwabnem, nastąpiła kolejna eskalacja tego oskarżenia pod adresem narodu polskiego. I znowu została potwierdzona przez najwyższego ówczesnego konstytucyjnego przedstawiciela państwa polskiego, prezydenta Bronisława Komorowskiego. Prezydent Bronisław Komorowski w liście skierowanym do uczestników uroczystości w Jedwabnem 10 lipca 2011 roku napisał między innymi, że naród polski powinien przyzwyczaić się do myśli, że był również sprawcą, już nie współsprawcą, tylko sprawcą samodzielnym. Proces przerzucania odpowiedzialności na winowajcę zastępczego został w ten sposób nie tylko zakończony, ale i potwierdzony w obliczu całego świata przez najwyższego konstytucyjnego reprezentanta państwa polskiego. No to cóż świat ma myśleć? Przecież sami mówią, no jeśli ich prezydent tak mówi, no to co my tu będziemy się z nimi spierali, prawda? No mam nadzieję, że prezydent Komorowski też zostanie pociągnięty za to do odpowiedzialności kiedyś. Mam taką nadzieję, chociaż niezbyt taką żywą, no ale trudno. Proszę Państwa, mamy zatem do czynienia z dwiema politykami historycznymi, ściśle ze sobą skoordynowanymi. Tu są zaangażowani pierwszorzędni fachowcy, dysponujący pokaźnymi budżetami
I państwo polskie właściwie nie daje żadnego remedium, żadnego odporu. W obliczu tego ataku nie organizuje żadnego odporu. To są takie działania partyzanckie pojedynczych osób. Jerzego Roberta Nowaka, Leszka Żebrowskiego, czy moje nawet. No i jeszcze w dodatku mamy do czynienia nie tylko ze skoordynowanymi politykami historycznymi zewnętrznymi, ale również z działalnością piątej kolumny w kraju, w której rozróżniam nurt świadomy i nurt uprzejmie zakładam, że nieświadomy. Nurt świadomy to jest środowisko Gazety Wyborczej. Ja Gazetę Wyborczą nazywam żydowską gazetą dla Polaków. Muszę wyjaśnić Państwu, skąd się to bierze. Otóż w czasie okupacji niemieckiej był taki w Polsce no, polityk, działacz społeczny, publicysta Władysław Studnicki. To był wielki polski patriota, ale zarazem germanofil. Rzadko się zdarza takie połączenie, ale się zdarza. No i Władysław Studnicki znany był ze swojego germanofilstwa i Niemcy w czasie okupacji postawili, bo zanim go tam wsadzili na pawiak, bo on i taki epizod potem miał, postawili mu pytanie, dlaczego on nie pisuje do niemieckich gazet. A on mówi, jak to nie pisuje, kiedy pisuje do Das Reich tamto. No tak, ale do Nowego Kuriera Warszawskiego to pan nie pisuje. On mówi, oczywiście, że nie. Ja mogę pisywać do niemieckich gazet dla Niemców, natomiast nie będę pisywał do niemieckich gazet dla Polaków. Jaka jest różnica między jednymi a drugimi? Niemieckie gazety dla Niemców przedstawiały niemiecki punkt widzenia jako niemiecki. No i to było w porządku, to było normalne i tyle. Tam można było przedstawiać swój punkt widzenia. Natomiast niemieckie gazety dla Polaków, tak zwane gradzinówki, przedstawiały niemiecki punkt widzenia jako obiektywny, a to nieprawda. Więc Gazeta Wyborcza jest taką żydowską gazetą dla Polaków. Jest taką żydowską gazetą dla Polaków i żeby nie być gołosłownym, to podam przykład, jak to funkcjonuje w praktyce. Otóż w 90-tych latach Kneset, izraelski parlament, podjął uchwałę o włączeniu do terytorium państwowego Izraela resztek tam obszaru Jerozolimy. I Gazeta Wyborcza, relacje z tej sesji Knesetu, na całą kolumnę druku podała w takim entuzjastycznym tonie, ale najlepszy był tytuł. Tytuł państwo, gazeta wychodząca w języku polskim w Warszawie, relacje z tego wydarzenia w Izraelu podała pod wielkim tytułem Jerozolima nasza. Jerozolima nasza. No jaka nasza, kiedy przecież nie nasza, prawda? No ale to był wybuch uczuć narodowych redakcyjnego Judenratu. Nie mogli powstrzymać tego entuzjazmu. To było widoczne. Więc ja im z tego tytułu nie robię zarzutu, bo to nawet no, to ładnie, że tak dali wyraz swojemu entuzjazmowi, ale tylko to potwierdza w moich oczach to, że Gazeta Wyborcza jest żydowską gazetą dla Polaków. I środowisko Gazety Wyborczej ja uważam za tę część piątej kolumny, która jest świadoma. Oni, Gazeta Wyborcza, publicyści Gazety Wyborczej, środowisko Gazety Wyborczej bardzo się zaangażowało w oprawę propagandową uroczystości w Jedwabnem i tak dalej. Zresztą do dzisiaj się angażuje i zawsze się przyłącza skwapliwie do wszystkich takich oskarżeń. No teraz wyszukuje polskich kolaborantów. To trochę przypomina taką, nie wiem, Państwo może nie pamiętacie, jeszcze za pierwszej komuny był taki felietonista w Kulturze, w tygodniku Kultura, wydawanym w Warszawie, podpisywał się Hamilton, on się nazywał Jan Zbigniew Słojewski, chyba jeszcze nawet żyje. No i kiedyś napisał taki felieton w tej Kulturze o swojej ciotce. Powiedział, że jego ciotka ma taką dziwną przypadłość,
że nie może wziąć kota na kolana i go tam pogłaskać, bo zaraz ma takie natręctwo, że musi mu szukać pcheł. No coś takiego. I publicyści Gazety Wyborczej się chyba tą przypadłością zarazili od tej ciotki. Także nie mogą, no, zaraz muszą pcheł szukać. No i to jest ten nurt świadomy piątej kolumny. Ale oprócz tego jest nurt nieświadomy. Tylko żeby to lepiej go przedstawić, to znowu muszę na szerszym tle go pokazać. Unia Europejska utworzyła w Wiedniu taką instytucję, która się kiedyś nazywała Europejskie Centrum Monitorowania Rasizmu, Antysemityzmu i Ksenofobii. To była unijna, znaczy to jest unijna agencja, i kiedy rozszerzyła zakres swoich zainteresowań na homofobię, to znaczy na każdą formę sprzeciwiania się sodomitom i gomorytom, no to zmieniła nazwę i obecnie nazywa się Agencją Praw Podstawowych. To jest myląca nazwa, bo ona sugeruje, że ta agencja broni jakichś praw podstawowych, tymczasem nie. To jest takie paneuropejskie Gestapo, które monitoruje mniej wartościowe narody europejskie, czy nie bisurmanią się w sposób niedozwolony. Bo sama ta wiedeńska Agencja Praw Podstawowych by niewiele wskurała, więc ma we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej ma takich krajowych kolaborantów, których rekrutuje na zasadzie przetargu. I w Polsce ten przetarg wygrała Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Dlatego wygrała, bo ma jeszcze dodatkowe źródła zasilania ze starego, od starego żydowskiego finansowego grandziarza Jerzego Sorosa. Dostaje tam jednym kanałem $1 000 000 i drugim kanałem $2 000 000, więc mogła te swoje usługi delatorskie zaoferować taniej. No więc jest takim kolaborantem krajowym w Polsce tej Agencji Praw Podstawowych. No ale Helsińska Fundacja Praw Człowieka też niewiele by wskurała, więc współpracuje z takimi organizacjami pozarządowymi. Te organizacje się nazywają pozarządowe, ale tak naprawdę to są poprzypinane do różnych kurków finansowych, rządowych, samorządowych, unijnych również. No i ponieważ są poprzypinane do kurków, to muszą się wywiązywać, no muszą pokazywać, że coś robią. I niektóre z tych organizacji zajmują się dekonspirowaniem, wykrywaniem antysemitów, rasistów, ksenofobów, homofobów. No i ja uprzejmie zakładam, że ich celem nie jest wysyłanie jakiegoś komunikatu dla zagranicy, tylko oni chcą wypić, zakąsić po prostu za łatwe pieniądze. No ale mogą dostać te pieniądze tylko wtedy, kiedy pod każdym krzakiem wykryją jakiegoś antysemitę, czy rasistę, czy ksenofoba, czy homofoba. No więc wykrywają, uwijają się. No i w rezultacie sądy i prokuratury, policja są zasypywane donosami, z którymi muszą coś zrobić. No nie mogą ich zostawić o tak sobie bez rozpoznania. I w rezultacie zagranica dostaje sygnał, że w Polsce dzieje się coś niepokojącego, że Polska ma problem jakiś z antysemitami, z rasistami, z ksenofobami, z homofobami. No w ogóle tu coś złego się tu dzieje. No to jak zagranica słyszy takie sygnały, to co, jak reaguje? Ano podobnie jak w roku, jak w wieku XVIII. Jak w wieku XVIII. Państwo wiecie, w wieku XVIII trzy państwa sąsiadujące z Polską, która była dużym państwem całkiem, doszły do wniosku, że to państwo jest wprawdzie duże, ale słabe, więc można by się wzmocnić jego kosztem. Krótko mówiąc, rozdrapać je. No, ale nie wypadało tak wprost tego zrobić, tak jak to biskup Ignacy Krasicki przedstawił w bajce o jagnięciu. Wilcy w lesie, pisze ksiądz biskup, przydybali jagnię. No i już się zabierają, żeby je rozszarpać i zjeść, a tu nagle jagnię postawiło sprawę na nieubłaganym gruncie praworządności, prawda? Hola! Co to tak? Chcecie mnie tu rozszarpywać i pożerać bez zdania racji?
No i wilki się zreflektowały, rzeczywiście tak nie można. Tak nie można. No i po krótkiej naradzie przedstawiły jagnięciu trzy powody, dla których zaraz je rozszarpią i zjedzą. Smacznyś, słaby i w lesie. Zjedli niezabawem, powiada ksiądz biskup w konkluzji. No więc tutaj tak samo te kraje sąsiadujące z Polską wynajęły francuskich filozofów. Bo gdzieś to tacy publicyści byli francuscy, a wtedy ci francuscy filozofowie wywierali wielki wpływ na sposób myślenia, zwłaszcza ludzi wykształconych w Europie. Takich, którzy tam mieli coś do gadania. No i władcy tych trzech państw wynajęli francuskich filozofów, żeby francuscy filozofowie opracowali taki pozór moralnego uzasadnienia dla rozbiorów Polski. No to nie za darmo, za pieniądze. Katarzyna, jak miała trudności finansowe, to czasami nawet opóźniała wypłatę pensji oficerom, żeby się wywiązać wobec filozofów francuskich, bo oni wszystko, ale nie za darmo. No i filozofowie wykonali obstalunek. Opracowali taki pozór moralnego uzasadnienia dla rozbiorów Polski, wyglądający mniej więcej tak. Polaków nie można zostawić samopas. No bo są organicznie niezdolni do zarządzania takim dużym państwem. W rezultacie w środku Europy jest ognisko anarchii. A w Europie nie jest potrzebne takie ognisko anarchii, bo samym Polakom też nie jest potrzebne w gruncie rzeczy. W związku z tym trzeba nad Polakami ustanowić kuratele starszych i mądrzejszych. No i wtedy będzie porządek, zniknie anarchia, Europa odetchnie z ulgą, a i dla samych Polaków to będzie dobrze. No i tak się stało. Dzisiaj rezultat tych skoordynowanych polityk historycznych, pracy tego zespołu pierwszorzędnych fachowców jest podobny, chociaż trochę się różni od tamtej XVIII-wiecznej konkluzji, ale jest bardzo podobny. Polaków nie można zostawić samopas. Ale już nie dlatego, że nie umieją rządzić takim dużym państwem, bo już nie mamy dużego państwa, tylko nie można nas zostawić samopas, bo jak się Polaków zostawi samopas, to znowu zrobią coś okropnego. Znowu. No Europa nie chce tu żadnych okropności. Więc jaki wniosek? No trzeba nad Polakami ustanowić kuratele starszych i mądrzejszych. To i dla Europy będzie dobrze, i dla samych Polaków, bo się wtedy ich uratuje przed nimi samymi. Przed nimi samymi ich się uratuje. No i w tym kierunku zmierzają wydarzenia. Strona żydowska najwyraźniej zaczyna potrzebować coraz więcej pieniędzy. W związku z tym w Stanach Zjednoczonych 12 grudnia ubiegłego roku, a więc całkiem niedawno, Senat tamtejszy przez aklamację uchwalił ustawę, ona nosi tytuł JUST, która w Senacie Stanów Zjednoczonych ma numer 447. To jest ustawa, która gdyby została uchwalona jeszcze przez Izbę Reprezentantów, której ma numer 1226, to jest ustawa, która zobowiązywałaby sekretarza stanu, żeby współdziałając z organizacjami pozarządowymi, czyli żydowskimi organizacjami przemysłu Holokaustu w Ameryce, monitorował realizację roszczeń, żydowskich roszczeń majątkowych w Europie Środkowej. I dwa razy do roku składał kongresowi sprawozdania. Jeżeli taki obowiązek ma sekretarz stanu, no to znaczy, że administracja amerykańska musi też zostać wyposażona w środki nacisku, że jak te kraje by zaczęły wykazywać opieszałość, no to żeby ich tam, je tam podkręcić. O, na przykład takie środki nacisku, jak były zastosowane, czy jak były przedstawione rządowi szwajcarskiemu. W 90-tych latach
pojawiła się sprawa tak zwanych martwych kont w bankach szwajcarskich i rząd szwajcarski nie chciał zdradzić tajemnicy bankowej i tych kont ujawnić, więc rząd Stanów Zjednoczonych zagroził Szwajcarii, że jeżeli tak, to Stany Zjednoczone zamrożą wszystkie aktywa szwajcarskie na terenie Ameryki i krajów sojuszniczych. O, i rząd szwajcarski się ugiął. Otworzył te konta martwe. No to Polska jest jeszcze bardziej wrażliwa na tego rodzaju naciski. Więc ta ustawa stwarza dla Polski realne niebezpieczeństwo, a zwłaszcza artykuł 3 tej ustawy. Otóż on stanowi, że przychody z mienia bezdziedzicznego, bo ona dotyczy, ta ustawa, mienia, do którego nie pretendują żadni spadkobiercy, dlatego określa to jako mienie bezdziedziczne. I przychody z własności bezdziedzicznej mają być przeznaczone na wspieranie ocalałych z Holokaustu, a Państwo wiecie, tych ocalałych to coraz więcej jest, bo kto żyje, to ocalał. No to jakby nie ocalał, to by nie żył, a jak żyje, to znaczy, że ocalały jest. No więc liczba tych ocalałych będzie rosła w miarę upływu czasu. Może nie w postępie geometrycznym, ale być może w postępie arytmetycznym. No więc na wspieranie ocalałych z Holokaustu, na finansowanie edukacji o Holokauście, czyli żydowskiej wersji II wojny światowej i tak dalej. No i na inne cele. Jakie? Nie wiadomo, inne. Co z tego przepisu wynika? Ano to, po pierwsze, że ta własność bezdziedziczna musi zostać wyodrębniona, choćby po to, żeby wiedzieć, jakie przychody przynosi, bo jeśli nie wyodrębnimy jej, no to nie będziemy tego wiedzieli. A skoro już zostanie wyodrębniona, no to musi ktoś nią zarządzać, choćby po to, żeby te przychody porozdzielał zgodnie z dyspozycją artykułu 3. No to nie trudno się domyślić, kto będzie tą własnością zarządzał, że to będzie jakieś gremium żydowskie. Co z tego wynika, z tego punktu 3 ustawy? Ano, że na terenie Polski środowisko żydowskie zostanie obdarowane majątkiem, jeszcze nie wiemy, czy wartości 65 miliardów dolarów, czy ponad 300 miliardów dolarów, bo to się pojawiło właśnie. To znaczy, że to środowisko dysponujące na terenie Polski majątkiem tego rzędu z dnia na dzień uzyska dominującą pozycję ekonomiczną, która się natychmiast przełoży na dominującą pozycję społeczną i polityczną. W ten sposób zafundowalibyśmy sobie szlachtę jerozolimską, dlatego ta ustawa jest groźna nie tylko dla państwa polskiego, ale również dla narodu polskiego, który we własnym kraju zostałby zepchnięty do roli narodu drugiej, może nawet trzeciej kategorii. I bardzo trudno byłoby to, nie wiem, czy 100 lat by wystarczyło, żeby się tej szlachty jakoś, spod władzy tej szlachty jakoś uwolnić, a po 100 latach to może byśmy się przyzwyczaili, że już inaczej nie można, prawda? 4 pokolenia by się urodziły, już by wiedziały, że jest szlachta jerozolimska. Więc to jest bardzo poważne i realne niebezpieczeństwo. No i Polonia amerykańska podjęła desperacką próbę zastopowania tej ustawy już na terenie Izby Reprezentantów. Jak, na czym to polega? Ano na tym, że przedstawiciele Polonii amerykańskiej wystosowali taką petycję najpierw do 48 kongresmenów, którzy są członkami Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów, a następnie wszystkich innych, wspartą ekspertyzą prawną. No i na 11 marca jest przewidziany zlot w Falls Church w Waszyngtonie,
przewidziany jest zlot przedstawicieli, zjazd przedstawicieli Polonii z różnych stanów Ameryki. I żeby wypracować stanowisko w tej sprawie polityczne i żeby 12 marca przekazać je kongresmenom w kongresie. Dlatego to w Waszyngtonie jest ten zjazd. Więc Polonia amerykańska podjęła taką desperacką próbę i w odpowiedzi na tę desperacką próbę podjętą przez Polonię amerykańską strona żydowska wszczęła wojnę propagandową przeciwko Polsce. Proszę zwrócić uwagę, że jak powiedział wiceminister sprawiedliwości pan Patryk Gjaki, pod pretekstem nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Nowelizacji, bo ta ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej została uchwalona w 1998 roku, więc 20 lat temu. I w tej ustawie od 1998 roku jest artykuł 55, który jest przepisem karnym przewidującym karalność tak zwanego kłamstwa oświęcimskiego. To znaczy wszelką próbę podważania zatwierdzonej do wierzenia wersji historii obozu oświęcimskiego. Proszę Państwa, to było dodane, ten przepis był dodany na sugestię strony żydowskiej, która w ten sposób chciała ugruntować swój monopol na ustalanie prawdy o II wojnie światowej. Bo to jest właśnie tak zwana, o to chodzi, jak mówimy, żydowska wrażliwość, to co przez to należy rozumieć? A no właśnie to, ochrona żydowskiego monopolu na prawdę o II wojnie światowej. Żydzi nie zrezygnują ze swojego monopolu i dlatego, jeżeli i kiedy strona polska podjęła próbę ochrony własnej wersji prawdy historycznej, to najpierw ten projekt był konsultowany, co ujawnił pan wiceminister Jaki, z ambasadoressą izraelską. I ona żadnych zastrzeżeń nie przedstawiała w czasie tych konsultacji. No, sam fakt, że ustawa polska jest konsultowana z ambasadorem obcego państwa, to już ten sam fakt jest kompromitujący i pan minister Jaki na dobry porządek powinien tego samego dnia się podać do dymisji za to, że takie rzeczy robi. No ale to nasze państwo takie nie jest poważne, więc to on nawet nie widział, nawet nie zdawał sobie sprawy, że zrobił coś niestosownego. Tak mi się wydaje, że po prostu nie przyszło mu to do głowy, że zrobił coś, czego nie powinien zrobić, no ale mniejsza. I dopiero kiedy ta ustawa została przez Sejm uchwalona, pani ambasadoressa krzyknęła gewałt. No to jak ona krzyknęła gewałt, to cały Izrael krzyknął gewałt i Żydzi w Ameryce krzyknęli gewałt. No a jak Żydzi w Ameryce krzyknęli gewałt, to i Departament Stanu krzyknął gewałt. A jak wszyscy krzyczą gewałt, to kongresmeni robią się ostrożni. I to ta wojna żydowska to była taka na wszelki wypadek, bo lobby żydowskie w Stanach Zjednoczonych jest bardzo wpływowe, ale nigdy nie wiadomo, lepiej dmuchać na zimne, na wszelki wypadek. Więc ta wojna żydowska była rozpętana po to, żeby zneutralizować nawet ten desperacki, improwizowany lobbying z polskiej strony na terenie amerykańskim. No i zobaczymy, czy do tego dojdzie, czy nie. Proszę Państwa, znacie Państwo, już zbliżam się do końca, znacie Państwo taką bajkę o rybaku i złotej rybce. Rybak złapał złotą rybkę i złota rybka zaproponowała mu, że spełni jego życzenia, jak ją wypuści do wody. To dobrze, rybak tam poprosił, opowiedział żonie, a ta żona powiada, no to w takiej chałupie tu mieszkamy, nędznej, to jakiś porządny dwór jakiś taki powinien być. No to rybak tam poszedł na brzeg i
przywołał złotą rybkę, no i jeszcze nie zdąży się obejrzeć, tu już dwór stoi, prawda? No to potęga złotej rybki się tu objawiła, skuteczność złotej rybki się objawiła, więc a ta żona rybaka mówi, no to no dwór, ale to pałac jest lepszy niż dwór, prawda? No to idź tam no, do tej rybki swojej i tam, no to on poszedł, bo to żeby tak jakiś spokój domowy utrzymać, prawda, dla świętego spokoju, poszedł do złotej rybki, no i pałac już jest. Ale tej niemądrej kobiecie to nie wystarczyło i powiedziała, no dobrze, pałac jest, ale gdzie służba? Złota rybka, niech mi tu, niech będzie na moje usługi wszystkie. No i ten rybak zdesperowany poszedł i przedstawił złotej rybce tę prośbę, ale tym razem jak się odwrócił, to już nie było ani pałacu, ani dworu, tylko ta chałupa nędzna i rozbite koryto przed nią. Otóż to jest ilustracja tego, że zbytnie dokazywanie może się źle kończyć. Pycha zawsze się, często się źle kończy, fortuna kołem się toczy i pysznych poniża. No i tak właśnie Izrael zrobił. Kiedy tylko prezydent Donald Trump przeniósł ambasadę Stanów Zjednoczonych z Tel Awiwu do Jerozolimy, wbrew stanowisku społeczności międzynarodowej, która uważa, że Jerozolima powinna zachować charakter międzynarodowy, między innymi ze względu na konieczność zapewnienia nieskrępowanego dostępu chrześcijanom i innym wyznaniom do tych miejsc kultu swojego, które tam się znajdują, no to Izrael natychmiast rozpoczęły się w Knesecie prace nad ustawą podatkową, która przewidywała opodatkowanie kościołów chrześcijańskich na terenie Jerozolimy podatkiem od nieruchomości dosyć wysokim. Jeśli dobrze pamiętam, to ta Bazylika Grobu Pańskiego w Jerozolimie miała być opodatkowana podatkiem rzędu ponad 100 tysięcy dolarów. A jeżeli by powstały zaległości, no to te kościoły byłyby konfiskowane. W odpowiedzi na to przedstawiciele wszystkich trzech wyznań chrześcijańskich podjęli decyzję o zamknięciu Bazyliki Grobu Pańskiego aż do odwołania, co się odbiło bardzo dużym rezonansem na całym świecie, z wyjątkiem Polski. Media polskie prawie że nie dały relacji z tego. Akurat byłem w Belgii, kiedy to się stało, kiedy ta decyzja o zamknięciu Bazyliki Grobu Pańskiego była ogłoszona, to w belgijskiej telewizji aż huczało od tego. A u nas, no dobrze, że ta wiadomość nie została zatajona, ale ponieważ rezonans był na świecie bardzo duży, to władze Izraela wstrzymały pracę nad tą ustawą. To pokazuje, że Izrael jest, że środowiska żydowskie na świecie są wpływowe, ale nie są wszechmogące. Ale nie są wszechmogące i te zasady, o których mówi nam bajka o rybaku i złotej rybce, nadal są aktualne. I tym optymistycznym akcentem kończę. Bardzo dziękuję, żeście mnie Państwo cierpliwie wysłuchali. No i teraz przechodzimy w ten sposób płynnie do drugiej części naszego spotkania. Państwo macie głos. No i ja będę się do tego odnosił, a tym sprawnie się odniosę, jakbym się mógł pić łyczek wody, bo mi... Przepraszam bardzo, ale trochę mi zaszło w gardle. Serdecznie dziękujemy za wykład. Woda teraz będzie dostarczona. Ja, korzystając z tego, że jestem przy mikrofonie, to chciałbym zapytać, jakie są merytoryczne zarzuty pod względem tej ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, bo mówił Pan o 55 artykule, o nienaruszalności tak zwanego kłamstwa oświęcimskim, przepraszam, o kłamstwie oświęcimskim, o nienaruszonej wersji. Czy...
Tak, kłamstwo. Czy oni teraz podnoszą jakieś konkretne, merytoryczne zarzuty do jakichś punktów? To chcielibyśmy wiedzieć. Proszę Państwa, żeby była jasność. Ja byłem przeciwny w 98 roku już temu, żeby w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej ten artykuł 55 przewidujący karalność kłamstwa Oświęcimskiego w ogóle się znajdował. Dlaczego? Dlatego, że uważam, że nie jest dobrze, jeżeli dyskusje, w dyskusjach historycznych ostatnie słowo ma prokurator. To nie jest dobrze. Dyskusje historyczne powinny być nieskrępowane, a nie, żeby ostatnie słowo miał prokurator i sąd. Bo wtedy koniec, to wtedy jest ograniczenie wolności badań naukowych i wolności dyskusji. Ta nowelizacja ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, moim zdaniem, no nie dość, że niepotrzebna, to jeszcze w dodatku szkodliwa. Szkodliwa, bo dopóki tej nowelizacji nie było, to bez względu na to, gdzie zostały naruszone prawa Rzeczypospolitej Polskiej, cześć i tak dalej, czy w publikacjach takich medialnych, publicystycznych, czy w jakichś artystycznych produkcjach, czy w jakichś naukowych opracowaniach, no to to było niedozwolone. Tymczasem nowelizacja ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej wprawdzie zakazywała używania tam rozmaitych wbrew faktom i tak dalej, ale dopuszczała użycie każdych sformułowań, jeżeli to jest w dziele naukowym albo w artystycznym. Otóż właściwie otwierała furtkę do szkalowania Polski. Nie wiem, komu taka ustawa była potrzebna i do czego. Zaczynam podejrzewać, nie, tu mówię zupełnie serio, zaczynam podejrzewać, że mamy do czynienia z jakąś ustawką. Że mamy do czynienia z jakąś ustawką. Z dwóch powodów to podejrzewam. Po pierwsze, że ta ustawa, no właśnie, co to ma znaczyć? Z punktu widzenia prawnego, jeśli chodzi o cel, jakim miałaby być ochrona polskich praw, no to ona akurat jest odwrotna, bo ona otwiera furtkę do tego, żeby te prawa ktoś naruszał. Pod pretekstem, że tam nazwie, jak to pisał poeta, otruł gościa kotletem, nazwał to kabaretem, prawda? Nazwie to dziełem artystycznym, no już będzie mógł hulać jak chce. Albo nazwie dzieło, Jan Tomasz Gross coś napisze, dozna kolejnego objawienia i już będzie mu wszystko wolno. Więc nie rozumiem, w jakim celu Sejm i Senat taką ustawę uchwalił. Chyba, żeby dostarczyć pretekstu stronie żydowskiej do ataku na Polskę. No ale i drugi powód, dla którego tak podejrzewam, to jest to, że w sprawie tej ustawy 437, tej amerykańskiej, która, jak Państwu tu pokazałem, stwarza dla Polski prawdziwe i realne niebezpieczeństwo. Ani naczelnik naszego państwa Jarosław Kaczyński, ani prezydent Duda, ani premier Morawiecki nie zająknął się nawet słowem. Pan marszałek Karczewski, marszałek Senatu, napisał do Polonii Amerykańskiej, do w ogóle do Polonii Świata, żeby broniła tej nowelizacji ustawy o IPN-ie. A o tamtej nawet słowem się nie zająknął. A tam Polonia Amerykańska prowadzi desperacką próbę i żadnego wsparcia z polskiej strony nie ma. Są nawet takie objawy, że może się spotykać na terenie amerykańskim z dywersją ze strony rządu polskiego. Z dywersją ze strony rządu polskiego. To po co? Dlaczego? Ano być może po to, już jako człowiek podejrzliwy to podejrzewam najgorsze, być może po to, że zapadły jakieś ustalenia w tej sprawie podczas spotkania prezydenta Dudy z żydowskimi organizacjami przemysłu Holokaustu w Nowym Jorku,
Tam pan prezydent rozmawiał w konsulacie generalnym polskim w Nowym Jorku z tymi organizacjami i nie ukazał się ze strony kancelarii prezydenta żaden komunikat w tej sprawie. Mało tego, mimo że wielu obywateli się zgłaszało w trybie informacji publicznej z prośbą o poinformowanie, o czym pan prezydent tam rozmawiał i czy złożył w imieniu Polski jakieś deklaracje. To nic, głuche milczenie było odpowiedzią. A to, co wiemy o tym spotkaniu, to wiemy tylko z wypowiedzi szefa Żydowskiej Ligi Antydefamacyjnej, Abrahama Foxmana, dla jednej z nowojorskich gazet. On powiedział, że sprawa roszczeń majątkowych była tam omawiana. Już nie powiedział, czy tam prezydent coś obiecał, czy do czegoś się zobowiązał i tak dalej, ale że była omawiana. Podobnie musiało być podczas wizyty rządu in corpore w Izraelu, wtedy, kiedy pani Szydło miała tam wypadek samochodowy. I też żaden komunikat na ten temat się nie ukazał, więc no, być może, że polska opinia publiczna ma być do samego końca utrzymywana w nieświadomości, co tutaj chodzi, o co tutaj chodzi, a tylko nasze władze aktualne szykują sobie alibi, że no dobrześmy chcieli, ale patrzcie, ulegliśmy przemocy, tutaj taki zmasowany atak na nas, już nie mogliśmy tego naporu wytrzymać, no i wtedy już nie będziemy, władze w każdym razie mają taką nadzieję, że nie będziemy ich krytykowali, tylko będziemy podczas nocnych rozmów rodaków, będziemy im współczuli. No i to tak podobnie było po ratyfikacji traktatu lizbońskiego. Państwo pamiętacie, najpierw wszyscy byli za ratyfikacją traktatu lizbońskiego i to zarówno obóz zdrady i zaprzaństwa, jak i obóz płomiennych dzierżawców monopolu na patriotyzm. A potem się okazało, to sam Jarosław Kaczyński mówił, odkrył, że traktat lizboński zagraża naszej niepodległości. No to wtedy trzeba było o tym myśleć, prawda? A nie już po ratyfikacji, kiedy jest po harapie. Ale dlaczego traktat został ratyfikowany? No bo nie można było tego nie zrobić. No jak to nie można było nie podpisać traktatu? Można było nie podpisać i zobaczylibyśmy, co by wtedy było. A może by nic nie było? Murzyni mają takie porzekadło. Strach przed Lampartem jest jego siłą. To tak jak Jan Chryzostom Pasek w pamiętnikach swoich mówi: mości panowie, bądźmy nie jerozolimską, tylko polską szlachtą. No ale niestety nie mamy pewności, czy ten punkt widzenia, czy ten sposób myślenia jest podzielany przez naszych umiłowanych przywódców. Proszę bardzo. To może ja. Proszę. Znaczy, powiedzmy, patrząc na sytuację geopolityczną Polski, chciałbym tam zadać takie pytanie odnośnie, powiedzmy, według mnie trzech największych sił na świecie, powiedzmy, w tej rozgrywce geopolitycznej, czyli Niemiec i Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Izraela oraz jeszcze Chin plus partnera Chin, powiedzmy, Rosji. I powiedzmy tutaj, widzimy, jak się zachowują, powiedzmy, Niemcy i Unia Europejska w stosunku do Polski. Wybraliśmy partnera w USA, natomiast no, widać, że to jest nie do końca trafiony, powiedzmy, interes. I teraz tutaj chciałbym się skupić na tej trzeciej sile, powiedzmy, Chinach. I czy my, jako że mamy, powiedzmy, niezbyt dobre karty w tej grze, czy możemy jakby nieco pograć innymi kartami, tymi trzema stronami, aby pewne interesy światowe układać w taki sposób, żebyśmy mogli uzyskiwać pewne zwycięstwa, które potrzebujemy. Proszę pana, to bardzo trudne pytanie mi pan zadał, bo zadał mi pan pytanie o przyszłość świata. To jest naprawdę, nawet nie wiem, czy jestem w stanie na takie pytanie odpowiedzieć, bo nie mam żadnych zdolności profetycznych. No ale jeśli pan pozwoli, to spróbuję. Zacznę od końca może.
co Polska może Chinom dać? Wie pan, bo jak się zaczyna politykować z kimkolwiek, to trzeba być przygotowanym, trzeba mieć z góry odpowiedzi przygotowane na dwa pytania. Po pierwsze, co mi dasz, jak ci to zrobię? To jest odpowiedź na jedno pytanie. A drugie pytanie, co mi zrobisz, jak ci tego nie zrobię? Rozumie pan? No to my na razie, nie, Chiny mogą nas zapytać, no co mi dasz, co możesz mi dać? Proszę pana, no to tak, no to, no. Między morzem, powiedzmy, czy można żonglować między morzem a szlakiem chińskim? Między morza na razie nie ma. Podobnie jak szlaku jedwabnego też na razie nie ma. To są bardzo ciekawe projekty, ale nie wyszły na razie poza sferę projektów i dotyczą dwóch zupełnie różnych rzeczy. Dwóch zupełnie różnych rzeczy. No to by wymagało, wie pan, dłuższego wywodu. Powiem tylko tak. Co to jest Międzymorze? Ten projekt Międzymorza to jest nic innego, jak uzupełniona i poprawiona wersja projektu Heksagonale, który się pojawił w 1989 roku, jako odpowiedź na wiarygodną zapowiedź ewakuacji Imperium Sowieckiego ze środkowej Europy. Ta wiarygodna zapowiedź się pojawiła w 1986 roku podczas spotkania, czy po spotkaniu Michała Gorbaczowa z Ronaldem Reaganem w Reykjaviku na Islandii. Ta ewakuacja nie nastąpiła wtedy, ona nastąpiła prawie 10 lat później, ale pojawiła się wiarygodna zapowiedź tej ewakuacji. No i wywołała efekt politycznej próżni i państwa środkowoeuropejskie, Włochy, Jugosławia, Węgry i Austria podpisały w Budapeszcie porozumienie o współpracy politycznej, zwane potocznie Quadragonale od czworga uczestników. Do tego porozumienia przystąpiła prawie natychmiast Czechosłowacja jeszcze przed aksamitnym rozwodem jako piąty sygnatariusz, stąd Pentagonale, i Polska jako sygnatariusz szósty, stąd Heksagonale. Niemcy wysadziły Heksagonale w powietrze. Kiedy odzyskały swobodę ruchu w Europie, wysadziły Heksagonale w powietrze i próżnię polityczną w środkowej Europie wypełniają same poprzez rozszerzanie Unii Europejskiej na wschód, a więc przedsięwzięcia, którego są politycznym kierownikiem. No, ale ponieważ zachwiało się niemieckie przywództwo w Europie na skutek kryzysu migracyjnego i innych tam, i zwycięstwa Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych, zachwiało się niemieckie przywództwo w Europie. W związku z tym kraje Europy Środkowej wróciły do tego Heksagonale, ale uzupełnionego i poprawionego, ze Stanami Zjednoczonymi jako protektorem. I to jest projekt Trójmorza, bo wadą pierwszego Heksagonale było to, że nie miało silnego lidera ani silnego protektora. W związku z tym Niemcy bez trudu to towarzystwo rozgoniły. Ze Stanami Zjednoczonymi jako protektorem byłoby to znacznie trudniejsze, zwłaszcza że wojsko amerykańskie jeszcze w Niemczech jest. Więc być może w ogóle taka próba nie została podjęta. No i to jest nic innego, to jest projekt Trójmorza, ale on zakłada protektorat amerykański. Tymczasem projekt szlaku jedwabnego to jest projekt inwazji ekonomicznej Chin na Europę przy pomocy szlaku jedwabnego, bo jaki jest problem z Chinami? Otóż największym partnerem gospodarczym Chin, które są pierwszą wiodącą gospodarką świata, jest Europa. Ale i 80% obrotów towarowych chińskich z Europą odbywa się drogą morską. Chiny na morzu są słabe i się obawiają, że potężna marynarka Stanów Zjednoczonych no, może zablokować w każdej chwili. I kto rządzi falami, ten rządzi lądami. Dlatego chcą obejść to zagrożenie i rozbudować infrastrukturę na lądzie
komunikacyjną z Europą, to jest właśnie projekt Szlaku Jedwabnego. Amerykanom wcale nie musi się to podobać, bo strategiczny cel jest antyamerykański, prawda? Więc jest pewna kolizja, albo jedno, albo drugie. Czy jest jakieś junktim między jednym a drugim? No, możemy próbować, jaki można by było argument wobec Amerykanów. No, dajcie nam zarobić na Szlaku Jedwabnym, bo jak nie, to będziecie musieli nas wziąć na swoje utrzymanie. A jak dacie nam zarobić, to my się dozbroimy sami i tak dalej i nie będziecie nas musieli brać na swoje utrzymanie. No to jest, wie pan, nie wiem jak Amerykanie na to by zreagowali, no ale to lepszego, gra się takimi kartami, jakie się ma. To jest taka sytuacja. Jeśli chodzi o Niemcy, Polska od 2013 roku ponownie przeszła pod kuratelę amerykańską i to na dobre. Dlatego wybory przegrała Platforma Obywatelska, wygrało Prawo i Sprawiedliwość. No to pan Duda wygrał wybory, a Komorowski przegrał. Takie są konsekwencje przejścia mniejszego państwa pod kuratelę dużego państwa. Wszyscy myślą, że to jest pełny spontan i odlot. Czasem trochę w tym jest spontanu oczywiście, ale niedużo. Tak naprawdę to nie. No i, ale Niemcy są państwem poważnym. No i wcale nie chcą rezygnować z wpływów tutaj w Polsce i w ogóle w środkowej Europie tylko dlatego, że prezydentowi Obamie się, wie pan, zachciało wrócić do aktywnej polityki w Europie Środkowej. I Niemcy, zwłaszcza po deklaracji, po wizycie prezydenta Trumpa w Warszawie, kiedy on przecież przybył tutaj na forum państw Trójmorza i podczas konferencji prasowej powiedział, że projekt Trójmorza bardzo mu się podoba i że Stany Zjednoczone bardzo go będą, że będą go wspierały. Nie zrobią go same, tylko będą go wspierały. Projekt, ewentualna realizacja projektu Trójmorza godzi w trzy interesy niemieckie. Po pierwsze, podważa hegemonię Niemiec w Europie. Po drugie, blokuje program budowy IV Rzeszy, w który Niemcy tyle już zainwestowały. No i wreszcie umożliwiłby realizacja projektu Trójmorza, umożliwiłaby krajom środkowej Europy strząśnięcie tych więzów nałożonych na nie przez niemiecki projekt Mitteleuropa z 1915 roku. I Niemcy doskonale to wiedzą, w związku z tym zrobią wszystko, żeby projekt Trójmorza zablokować, żeby nie dopuścić do jego realizacji. I najprostszym sposobem, najtańszym i najmniej ryzykownym sposobem jest doprowadzenie do przesilenia politycznego w Polsce, w efekcie którego zmieniłby się rząd na taki, który Polskę z projektu Trójmorza wycofa, a bez udziału Polski projekt Trójmorza nie ma żadnego sensu. No i obserwujemy, kiedy tylko w Niemczech teraz wreszcie doszło do utworzenia rządu koalicyjnego, przezwyciężenia tego impasu, od razu się za nas zabierają. Dzisiaj Parlament Europejski wyraził radość i poparcie dla Komisji Europejskiej z powodu tej wszystkiej antypolskiej akcji tam na tamtym terenie. No to widać wyraźnie, że Niemcy się za nas zabierają i no to będzie wiosna, że tak powiem. A ponieważ niemiecka polityka historyczna jest skoordynowana z żydowską, no to tutaj będziemy pod obstrzałem z obydwu stron. Niestety ostrzał żydowski przekłada się na politykę amerykańską. No i zobaczymy, w tym momencie jesteśmy, to nawet w pewnym sensie może być, no, poznawczo może być korzystne, ale tylko poznawczo, że przekonamy się, ile wart jest Sojusz Północnoatlantycki. Czy jest w ogóle wart cokolwiek. Bo jeżeli sojusz, udział Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim ma polegać na tym, że mamy być skarbonką dla Żydów, to właściwie po co nam to było, prawda? Po co nam to było? No i to jest, wie pan, to jest taka... Proszę?
proszę pana, z każdym warto rozmawiać, jeszcze raz powtórzę, żeby ta rozmowa, wie pan, miała sens, to musi pan, jakby pan rozmawiał z Chińczykami, to musi pan mieć z góry przygotowaną odpowiedź na pytanie, bo takie pytanie, co mi dasz? Co mi dasz? Chińczyk za pierwsze pytanie, jakie pan zada, co mi dasz? Jak pan powie, nie wiem, no to Chińczyk tam zacznie z panem rozmawiać o pogodzie, po czym pana uprzejmie pożegna i na tym się to skończy. Natomiast jak pan mu powie, będzie pan miał z góry odpowiedź na pytanie, co mu pan da, no to wtedy dopiero się zaczyna rozmowa. Czy to jest skala dla Chin? Proszę pana, nie wiem. Chiny rzeczywiście są odbiorcami surowców, ale w skali światowej są dosyć dobrze usadowione w Ameryce Południowej, są bardzo dobrze usadowione w Afryce. Są odbiorcami właściwie całej produkcji górniczej z Australii. Miałem okazję się przekonać, jak byłem w Australii. Akurat był kryzys na Ukrainie i tam w Australii wszyscy się trzęśli ze strachu, że jak to się rozwinie, nie daj Boże, na Chiny, to Australia by miała poważny problem, jakby Chiny przestały odbierać produkcję górnictwa tamtejszego. Bo Chiny są właściwie jedynym i takim, biorą wszystko. Biorą wszystko. No i to, wie pan, trudno powiedzieć, to wtedy właśnie, ja nie jestem specjalistą, wie pan, nie wiem, jakie mogły być oczekiwania chińskie względem Polski. Jakieś tam są. W tej chwili nawet sam znam kilku przedsiębiorców, którzy tam z Chinami jakieś interesy robią, wie pan. Bardzo sobie to chwalą, więc widocznie coś tam Polska ma gospodarczo do zaoferowania, ale nie będę udawał, że się na tym znam, bo wie pan, mam za mało informacji tutaj. Natomiast no, nigdy nie jest tak, że nic nie ma do zaoferowania. Nawet Bangladesz ma do zaoferowania jutę, wie pan, może sprzedać, żeby worki było z czego robić. No to jest takie państewko Butan w Azji, które jest potentatem w skali światowej w jednej dziedzinie, produkcji kijów do szczotek. No, to nic innego nie mają, a to z tego zrobili specjalizację i rzeczywiście są światowym potentatem, jeśli chodzi o produkcję kijów do szczotek. Także nigdy nic nie wiadomo, wie pan, co Polska może. Ja myślę, że więcej ma możliwości niż Butan. No. Proszę bardzo. Proszę. Starszy Gartek Jaworzyński, Centrum Narodowe. Panie Stanisławie, mam takie pytanie dotyczące rozwiązania tej, pana ocenie, w mojej zresztą też, trudnej sytuacji względem roszczeń żydowskich. Co my mamy zrobić jako społeczeństwo, co możemy zrobić jako społeczeństwo, żeby no, ta sytuacja, że tak powiem, nie rozlała się w sposób, no, przede wszystkim, proszę pana, przede wszystkim sprawdzić, czy nasi umiłowani przywódcy nas nie zdradzili, czy nas nie sprzedali. Bo to zawsze takie ryzyko jest. No i ja bym zachęcał państwa jako wyborców, bo to wszystko jedno, nie wiem, na kogo państwo głosowaliście i nie będę się tutaj dopytywał, ale warto przepytać posłów, czy oni coś na ten temat wiedzą i jakie jest ich stanowisko, gdyby się okazało, że coś takiego się stało. I trzeba im wyraźnie powiedzieć, że jeżeli nie mają zdania w tak ważnej dla państwa sprawie, to nie zasługują na to, żeby dostali chociaż jeden głos od nas. Bo oni się niczego nie boją poza tym jednym. Także to mamy tylko takiego bata na nich. No i trzeba ten bat wziąć do ręki i zacząć ich okładać. Bo wtedy zaczną skakać, że tak powiem, zaczną tańcować tak, jak im zagramy. Bo innych możliwości nie mamy, bo nasze działania się nie przekładają bezpośrednio na politykę państwa. Jest to ogniwo pośrednie właśnie w ich postaci. Proszę bardzo. Proszę pan tam. W 2016 roku prawdopodobnie w grudniu doszło do takiego spotkania
pomiędzy doradcą Donalda Trumpa, bliskim Rudolfem Giulianim, a naszym Jarosławem Kaczyńskim. Spotkanie było aranżowane przez przyjaciela z podstawówki Jarosława Kaczyńskiego, takiego wpływowego Żyda, który nazywa się Lejk Fogelman. Pytanie następujące, czy ma pan jakąś wiedzę na temat, czego dotyczyło to spotkanie? Przypuszczam, nie wiem, czego dotyczyło, ale przypuszczam, że dotyczyło tego, że Amerykanie wiedzieli, że następnego dnia, bo to spotkanie miało miejsce 15 grudnia 2016 roku, Amerykanie, no wywiad amerykański coś tam musi wiedzieć, więc prawdopodobnie wiedział, że następnego dnia rozpoczyna się w Polsce kombinacja operacyjna, której celem jest wysadzenie rządu w powietrze. I Rudolf Giuliani przyleciał do Warszawy na kilka godzin i dwugodzinną rozmowę odbył z Jarosławem Kaczyńskim. Tam rzeczywiście okazało się, że to właśnie Lejba Fogelmana Jarosław Kaczyński zna, bo tam do szkoły chodził. A Rudolf Giuliani też go zna, bo Lejba Fogelmana każdy zna, a jak go nie zna, to lepiej jak się nie będzie tym chwalił, żeby nie wyjść na jakiegoś ćwoka, prawda, że nie zna takich osobistych. No i po tej rozmowie Jarosław Kaczyński 16 grudnia wyprowadził część posłów z sali plenarnej Sejmu do sali kolumnowej, i tam uchwalili ustawę budżetową, bo cała kombinacja operacyjna się opierała na tym, że ustawa budżetowa nie zostanie uchwalona, zostanie zablokowana, bo to rodzi skutek prawny, nieuchwalenie ustawy budżetowej w odpowiednim terminie, rodzi skutek prawny w postaci możliwości skrócenia kadencji Sejmu, rozpisania nowych wyborów. Decyzja w tej sprawie należy do prezydenta konstytucyjnie, ale w grudniu 2016 roku prezydent Duda jeszcze by się takiej decyzji nie ośmielił podjąć. No i właśnie o to chodziło, żeby się nie ośmielił podjąć. Wtedy by został oskarżony o złamanie konstytucji już w konkretnym punkcie, a ci posłowie, którzy tam blokowali salę plenarną Sejmu, by się okrzyknęli jako alternatywny, demokratyczny ośrodek władzy, a właściwie nie alternatywny, tylko jedyny demokratyczny ośrodek władzy, który dosłownie własnymi wypielęgnowanymi ciałami blokuje drogę faszyzmowi. No i uchwalenie ustawy budżetowej właściwie pozbawiło pretekstu, pozbawiło tego założenia podstawowego, całą kombinację. Oczywiście natychmiast się rozpoczęły potępieńcze swary, czy ta ustawa jest legalna, czy nie budżetowa, bo tam jedni krętacze utytułowani dowodzili, że ustawy, a zwłaszcza budżetową, to można uchwalić tylko w sali plenarnej, że poza salą plenarną to nie można. Ale inni krętacze dowodzili, że to nieprawda, że ustawa jest legalna wtedy, kiedy głosowali nad nią posłowie. A gdzie głosowali, to jest drugorzędna sprawa. Ona w krzakach pod Sejmem mogą ją przegłosować i będzie przegłosowana. My tego sporu nie rozstrzygniemy tak szybko, bo to muszą powstać prace doktorskie, rozprawy habilitacyjne, tam jurysprudencja, ale moment zaskoczenia został zmarnowany. Raz na zawsze. No i cała kombinacja operacyjna spaliła na panewce. Trzy dni po tej blokadzie w niemieckim dzienniku Die Welt trąbka zatrąbiła do odwrotu. Ukazała się taka publikacja, no nie udało się. Na jakiś czas trzeba będzie się pogodzić z istnieniem Jarosława Kaczyńskiego w Warszawie. No i nasza złota pani zapowiedziała wkrótce gospodarską wizytę. To 7 lutego 2017 roku się odbyła gospodarską wizytę w Warszawie. No i tam rozmawiała, nie była to taka podróż pokutna do Canossy, bo nasza złota pani dwa dni przed przyjazdem do Warszawy pokazała tęgi kij w postaci deklaracji, że bardzo jej się podoba koncepcja Europy dwóch prędkości,
Koncepcja Europy dwóch prędkości w przełożeniu na język ludzki polega na tym, że decyzje będą podejmowane w ścisłym gronie załogi twierdzy Europa, a następnie przekazywane do wykonania peryferiom, do których nasz nieszczęśliwy kraj został zaliczony. No i kiedy nasza złota pani przyjechała do Warszawy, to dwukrotnie rozmawiała z panią Beatą Szydło. Raz jedną rozmowę odbyła z panem prezydentem Dudą i jedną rozmowę z Jarosławem Kaczyńskim. Dwie rozmowy były z panią Szydło. To bardzo charakterystyczne było, bo pani Szydło podczas pierwszej rozmowy z naszą złotą panią najwyraźniej jeszcze nie wiedziała, co myśli. Najwyraźniej nie wiedziała, co myśli, bo po rozmowie powiedziała, po tej pierwszej rozmowie powiedziała, że koncepcja Europy dwóch prędkości jest interesująca. Ale w międzyczasie widocznie ktoś telefonicznie jej podpowiedział, co myśli. No i po drugiej rozmowie powiedziała, że koncepcja Europy dwóch prędkości jest absolutnie nie do przyjęcia. Także tak to, taką mądrością rządzony jest nasz nieszczęśliwy kraj. Proszę bardzo. Proszę pana. Panie redaktorze, tematem dzisiejszego spotkania jest wojna polsko-żydowska, tak, prawda? No. Skoro tak, to zakłada się, że wojna nie występuje pomiędzy przyjaciółmi, tylko raczej pomiędzy co najmniej antagonistami. W związku z czym jestem pod taką pamięcią takiego filmu Sami Swoi. Scena w piwnicy, w pewnym momencie wpada Wieczorek z karabinami i mówi: chłopie, musimy się bronić. A Pawlak go pyta: a przed kim ty właściwie chcesz się bronić? I to jest moje pytanie właściwie. Przed kim tak naprawdę my, jako Polacy, jako naród, jako pewna społeczność, mamy się bronić? Czy przed Żydami, jeżeli tak, to przed którymi? Czy również przed osobami, które w imieniu tych Żydów występują i w jaki sposób, jak to rozpoznać, że mamy się bronić? No, bardzo łatwo rozpoznać. Jak ktoś chce nas okraść, no to wie pan, to nie trudno się zorientować, że chce nas okraść, prawda? Odskubać nas z majątku. No to jak ktoś takie żądania wobec nas kieruje, albo przynajmniej je wspiera, to znaczy, że albo jest sam złodziejem, albo jest pomocnikiem złodzieja. No to jeden i drugi jest naszym nieprzyjacielem. To czasami, wie pan, w dzisiejszych czasach pełnych zepsucia, to wrogowie mają zwyczaj przedstawiania się jako najlepsi przyjaciele. No i tutaj trzeba się odwołać do starożytnych mądrości, a mianowicie do Wergiliusza, takiego cytatu z Wergiliusza z Eneidy. On tam pisze między innymi tak: Timeo Danaos et dona ferentes. Boję się Greków nawet jak przychodzą z darami. Jaki z tego wniosek? No akurat mieliśmy niedawno kolejną rocznicę, 27 lutego mieliśmy kolejną rocznicę, chyba 28, ponownego nawiązania stosunków dyplomatycznych z Izraelem, z którym teraz mamy napięte stosunki. Jaki z tego wniosek? No, stąd, jak to mówi poeta, stąd nauka jest dla żuka, żeby na przyszłość przyjaciół dobierać sobie trochę bardziej starannie. No bo co to za przyjaciel, który chce nam przejąć ponad 300 miliardów dolarów? No to cóż wróg by nam mógł zrobić innego, prawda? Dlatego trzeba, bo o ile rodziny to człowiek sobie nie wybiera, to przyjaciół już sobie wybiera. Trzeba starannie dobierać sobie przyjaciół, trochę staranniej. Nie tam każdego, kto się zgłasza, oj, tu będę się z wami przyjaźnił, a to nie, to jeszcze zobaczymy, co ty za jeden, skąd ci nogi wyrastają i tak dalej. No, takie rzeczy trzeba sprawdzać. Bo jak ktoś się chce przyjaźnić ze wszystkimi, no to nieuchronnie, prędzej czy później wpadnie w złe towarzystwo. Tak. Tak to wygląda. Po prostu, panie redaktorze, bardzo boję
o to, że Polaków oskarża się o antysemityzm, dlatego że ataki idą na oślep. Na zasadzie każdy Żyd jest zły. A mamy takich Żydów, którzy byli spolonizowani, którzy, z którymi żyliśmy, powiedzmy Lem, Tuwim, prawda, to były osoby, które tutaj były i przyniosły nam... No akurat, wie pan, wszyscy, których pan wymienił, już nie żyją, no, więc już ich nie mamy. Nie żyją, to prawda. A ci, którzy żyją, to nie wiem, czy im takie intencje można przypisać szlachetnie. No, dlatego byłbym przeciwny, żeby na oślep mówić o tym, że wszyscy, żeby mieć odpowiednie argumenty. Żeby to nie były argumenty historyczne na zasadzie, bo Hasydzi byli dobrzy, a Litwacy byli źli i to przenosi się na obecne czasy, tylko... Więc wydawało mi się, że w tej pierwszej swojej odpowiedzi na pańskie pytanie to podałem kryterium, według którego powinniśmy to rozróżnić. I to kryterium istnieje obiektywnie. Co do antysemityzmu, wie pan, no, można go rozumieć na dwa sposoby. Pierwszy sposób, taki tradycyjny, żeby nie powiedzieć klasyczny. Istotą antysemityzmu tego klasycznego jest przekonanie, że Żydzi są wszystkiemu winni. No, taki pogląd nie wytrzymuje krytyki już na pierwszy rzut oka, dlatego że na świecie na przykład zdarzają się trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, powodzie, tam jakieś kataklizmy, fale tsunami i Żydzi, z tego co wiemy, nie mają z tym nic wspólnego, chyba że któryś padnie ofiarą takiego kataklizmu. No to tyle mają wspólnego. Więc być może, że są ludzie, którzy uważają, że Żydzi są wszystkiemu winni, ale nie sądzę, żeby było ich wielu. Właśnie dlatego, że to na pierwszy rzut oka już taki pogląd nie wytrzymuje krytyki. Ale jest jeszcze drugi sposób rozumienia antysemityzmu. Ten nowoczesny taki. Antysemitą jest ten, kogo Żydzi nie lubią. I tu, wie pan, mamy szalenie kłopotliwą sytuację, bo można być antysemitą bez swojej wiedzy i zgody. Tu tak kolega Ziemkiewicz się dowiedział, że jest antysemitą, a myślał, że nie jest, ale to, wie pan, to nie my decydujemy o tym, kto będzie antysemitą. Dlatego uważam, że takie opowieści, na przykład Jego Ekscelencji księdza arcybiskupa Gądeckiego, że antysemityzm jest grzechem, no wie pan, z punktu widzenia teologicznego, ja tam żaden ze mnie teolog, bo to tam, ale no nawet ja rozumiem pewne rzeczy. Z tego, co pamiętam jeszcze z takich katechizmowych wiadomości, to grzech to jest świadome i dobrowolne przekroczenie jakiegoś tam przykazania. Świadome i dobrowolne. Więc ten i dobrowolności jest tu konstytutywny dla grzechu. Tymczasem ksiądz arcybiskup Gądecki powiada, że antysemityzm jest grzechem. No ale to jak można być antysemitą bez swojej wiedzy i zgody, to jaki to grzech? Potężny dysonans poznawczy od strony teologicznej, prawda? Więc nie wiem, czy ksiądz arcybiskup powinien tutaj jeszcze z tego poglądu. Proszę bardzo. Pani redaktor, że Polacy są, wbrew co się mówi powszechnie, najbardziej tolerancyjnym narodem według mnie w Europie. Gdy Żydzi zostali przepędzeni już z wszystkich krajów Europy, zostali przyjęci do Polski, ażeby zajmować się handlem. I teraz tak, oni nie mieli nigdzie dobrze tak jak u nas w Polsce, natomiast nic dziwnego, że chcą tu wrócić, wie pan. Właśnie, czy to nie jest tak, snując taką teorię spiskową, gdy są głosy takie, że utrzymanie państwa Izrael jest zbyt drogie, to gdyby doszło do likwidacji w tym rejonie państwa Izrael, gdzie ostatnio był na przykład taki incydent między Iranem a Izraelem, gdzie Izrael zbombardował bazy wojskowe, za Iranem ujęła się Rosja, za Izraelem Stany Zjednoczone. Gdyby doszło do likwidacji państwa Izrael, czy nie jesteśmy wyznaczeni na ten kraj, który ma przyjąć uchodźców? Podobno są jakieś porozumienia podpisane w tej sprawie. Jan, bardzo możliwe. Wszystko jest możliwe na tym świecie pełnym złości.
Tylko jeśli tak, no to rzeczywiście ta polityka izraelska wydaje się logiczna w tej, z tego punktu widzenia, że skoro już mają tutaj się zjawić, to nie z pustymi rękami, tylko będą na miękkim lądowaniu, będą miękkie lądowanie na materacu z 300 miliardów dolarów. No to sama przyjemność lądowania na takim materacu. Ja myślę, że polskie władze obrały złą taktykę w tej wojnie żydowskiej, jaką mamy w tej chwili. Pan Morawiecki, no to są dwie możliwości, albo dlatego, że pan Morawiecki nie zdaje sobie z tego sprawy, albo dlatego, że pan Morawiecki specjalnie to zrobił w ramach wykonywania pewnego zadania. Nie wiem, co jest gorsze, bo ta pierwsza interpretacja to jest uprzejma, ta druga już mniej, prawda? Otóż pan premier Morawiecki zrobił błąd, wdając się w taką niemądrą i upokarzającą dla Polski licytację, kto był lepszy, kto był gorszy. Mówię o tej z Monachium tam niepotrzebnie, bo jak go ten dziennikarz nowojorski tam zaczepił, tam mówiąc o swojej matce, która i tak dalej, to pan premier Morawiecki wcale nie musiał się wdawać w tę licytację, tylko mógłby mu powiedzieć tak, proszę pana, bardzo ciekawą historię nam pan tu opowiedział. Obiecuję panu, że polskie władze starannie tę historię zbadają. Przede wszystkim zaczniemy od ustalenia, czy w ogóle miał pan matkę. Jeśli by się okazało, że pan miał, no to wtedy dalsze kroki będziemy tutaj czynili i tak, aż do całkowitego wyjaśnienia tej sprawy. A gdyby tamten mu pyskował jeszcze tam i tak dalej, to tu już nie wiem, czy premier rządu powinien to zrobić, bo to, ale ja bym tak zrobił, bo to temperament mam trochę inny, no i nie jestem premierem, to na takie oskarżenia to mógłbym powiedzieć tak, być może szkoda, że to nieprawda. To, wie pan, wtedy byśmy przynajmniej, bo to trzeba dać do zrozumienia partnerowi, czy zwłaszcza nieprzyjacielowi, że poza, że nie opłaci mu się eskalować konfliktu poza pewien poziom, bo wtedy może dostać po łbie, a przynajmniej po łapach. No i tak. Że wtedy będziemy nieprzyjemni. Wtedy zaczniemy być nieprzyjemni. Proszę bardzo, pan tam na końcu. Lokalnej, bo pan dużo powiedział pięknych rzeczy o świecie i o tej wizji świata. Ja zapytam pana o wizję Polski. I pytanie jest takie, jak pan ocenia zorganizowanie Polaków, zorganizowanie się w nurcie politycznym? Bo wiadomo, żeby państwem polskim rządzić, to trzeba by zorganizować w partię i ta partia w demokratycznych wyborach uzyskując odpowiednie poparcie. Wiadomo, niekoniecznie. Ja tylko powiem tak, że póki co, no, tak jest. Nie, niekoniecznie. Niekoniecznie, proszę pana, bo można rządzić państwem bez zorganizowania politycznych, bez żadnych wyborów, tylko rządzić autorytarnie. I kto wie, która forma jest lepsza, bo to wcale nie jest powiedziane. Ale póki co są to 4 lata i tak. Kiedyś rządziło SLD, później rządziła jakaś inna opcja, później rządziło PO przez dłuższy okres czasu, teraz rządzi PiS. I z tego co widzimy, to ostatnio ma ponad 50% poparcia. Ja mam takie pytanie, jak pan ocenia to właśnie wspólne poparcie i generalnie gdzie są inne partie, jeżeli tylko jest PO i PiS, i PiS raczej nazywa się, no, mało używa sformułowania Zjednoczona Prawica, bo wiadomo, że na ten wynik, sukces wyborczy w ostatnich wyborach, no jednak wpływ był taki, że PO się spaliło, a PiS, że tak powiem, miał bonus przez to, że to była ta Zjednoczona Prawica. Ale moje pytanie jest takie, jak pan ocenia zorganizowanie się Polaków w opcję polityczną, czy my w ogóle mamy szansę rządzić w Polsce? No to, wie pan, nie jest łatwe. Z jednego podstawowego, znaczy z dwóch powodów. Z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że według mojej oceny nie ma już jednolitego narodu polskiego. Nie ma.
bo jest historyczny naród polski, ale od 1944 roku ten historyczny naród polski musi dzielić terytorium państwowe z polskojęzyczną wspólnotą rozbójniczą, która jest wprawdzie polskojęzyczna, ale tylko dlatego, że nie zna żadnych innych języków obcych, więc mówi językiem polskim. Natomiast nie należy już do narodu polskiego, bo żeby mówić o jednolitym narodzie, to musi być jakiś ideał, który wszyscy podzielają. Tego już nie ma. Tego już nie ma i powinniśmy sobie z tego zdać sprawę. To jest jeden powód, dla którego zorganizowanie się, że tak powiem, polityczne może być bardzo trudne. Dlatego, że polskojęzyczna wspólnota rozbójnicza ma jeden cel, żeby kontynuować pasożytowanie na historycznym narodzie polskim. I każdemu, kto im to obieca, będzie się wysługiwała. No teraz mamy właśnie taką sytuację, że się wysługują na przykład Niemcom, Komisji Europejskiej i tak dalej, bo dzisiaj mieliśmy taki przykład tam zachowania tych europosłów, którzy popierają antypolskie, bo nie antypisowskie, tylko antypolskie przedsięwzięcia, bo jeżeli państwo polskie, Rzeczpospolita Polska zostanie ukarana sankcjami, to będzie nie PiS będzie tutaj ukarany, tylko Polska będzie ukarana. Więc jeżeli ktoś na tym poziomie tego nie zauważa, no to są dwie możliwości. Albo jest głupi, i to jest uprzejme takie wyjaśnienie, albo jest Volksdeutschem. Albo jest Volksdeutschem. Drugi powód, dla którego może być to trudne polityczne zorganizowanie, to jest taki historyczny, ale on ma swoją kontynuację. Bo ten pierwszy też jest historyczny i ma kontynuację. Otóż pod koniec, w drugiej połowie lat 80., kiedy już tutaj te przygotowania do transformacji ustrojowej się pojawiły w związku z tym zapowiedzią ewakuacji Imperium Sowieckiego, to co było najtwardszym jądrem komuny? No bezpieka, prawda? Bezpieka to było najtwardsze jądro komuny. I ci bezpieczniacy to są ludzie zdemoralizowani, ale inteligentni, spostrzegawczy i sprytni. No i oni też. Myślę, że każdy z nich postawił sobie samemu pytanie. No to Sowieci się wycofają, a ja co? Jaką ja mam polisę ubezpieczeniową na wypadek, kiedy Sowietów już tu nie będzie, a czyjś nieubłagany palec skaże na mnie, powie, aha, to on! On tutaj był w bezpiece na powrót łajdaka. Kto wtedy mnie obroni? Kto się za mną wstawi? A ponieważ to są ludzie inteligentni i spostrzegawczy, to się zorientowali, że jak Sowieci się wycofają, to bardzo szybko nastąpi odwrócenie sojuszy politycznych i wojskowych. No to po co czekać na odwrócenie sojuszy, to już teraz zawczasu trzeba się przewerbować na służbę do któregoś naszego przyszłego sojusznika i on jako swojemu agentowi nie da mi zrobić krzywdy, on się za mną ujmie. No i tak się stało, dlatego według mojej ulubionej teorii spiskowej Polską nie rządzą żadne partie polityczne. Polską rządzą rotacyjnie, w zależności od tego, jakie państwo tutaj dominuje, pod czyją kuratelą jesteśmy, Polską rotacyjnie rządzą trzy stronnictwa. Stronnictwo ruskie, teraz akurat w głębokiej defensywie, stronnictwo pruskie, które straciło pozycję lidera i stronnictwo amerykańsko-żydowskie. Proszę zwrócić uwagę, że wśród tych stronnic nie ma stronnictwa polskiego. Nie ma stronnictwa polskiego. I ilustracja, bardzo dobrą ilustracją, która potwierdza tę moją ulubioną teorię spiskową, jest relacja z rozmowy,
którą przeprowadził w 1991 roku ówczesny urzędnik Biura Bezpieczeństwa Narodowego w Kancelarii Prezydenta Wałęsy z rezydentem CIA w Warszawie. I Maciej Zaleski. Maciej Zaleski. On potem trafił do więzienia, no ale wtedy jeszcze nie. No i mówi temu Amerykaninowi, że mamy tutaj problem z bezpieczniakami i co mamy robić? Tak się go radzi. A ten mówi mu nic. No jak to nic? A on powiada tak. Oni mieli zostać odwróceni i zostali odwróceni. I tak ma być. No to rozbierzmy to sobie, tę odpowiedź. Mieli zostać odwróceni i zostali odwróceni. Co to znaczy? Że tak jak na przykład przedtem służyli Związkowi Sowieckiemu, to teraz, dajmy na to, będą służyć Stanom Zjednoczonym albo niemieckiej BND, ale nie Polsce. Ale nie Polsce. I to jest nasz drugi poważny problem polityczny. No i dopóki, wie pan, to się nie zmieni, to będziemy mieli teatrum takie demokratyczne. Ale to, no i tak, te paroksyzmy będą co pewien czas nas spotykały. Proszę bardzo. Ponieważ rozgrzeje w kraju dyskusja na temat konstytucji, pan jest autorem projektu konstytucji, gdyby go pan opublikował, byłyby naciskali ludzi, żeby go poznali. I być może naprawdę państwa rozpoczęli konstytucji dzięki panu. Proszę państwa, no konstytucja to jest pewien problem. Zresztą pan prezydent Duda zapowiedział na 11 listopada tego roku referendum konstytucyjne. Trochę jakoś z tym zwleka, z przedstawieniem pytań. No to wymagałoby pewnej refleksji, więc nie może 10 listopada nam tych pytań przedstawić, bo jeszcze nie zdążymy się namyślić, żeby jakieś sensowne odpowiedzi udzielić. Więc nie wiem, czy pan prezydent Duda w ogóle traktuje serio ten pomysł. Ale wie pan, jeśli już by... Ja oczywiście publikowałem ten projekt, więc to tam on jest trochę już stary, bo był sporządzony w 1992 roku. Miał jedną zaletę, że był o połowę krótszy od następnego najkrótszego. To jest pewna zaleta. No ale dzisiaj bym go trochę uzupełnił. Dzisiaj bym go trochę uzupełnił, bo jednak okoliczności się zmieniły. Nie aż tak bardzo, ale... Tylko, że w ogóle przy okazji takiej dyskusji nad rozwiązaniami konstytucyjnymi, bo one są dosyć trudne, te materie konstytucyjne, one wymagają jednak pewnego zrozumienia rzeczy. Najpierw dobrze by było, gdybyśmy sobie odpowiedzieli na pytanie, czego właściwie chcemy. Na przykład, czy chcemy tego, żeby organy państwowe, a zwłaszcza parlament, był maksymalnie reprezentatywny politycznie, to znaczy, żeby wszystkie jakieś nurty polityczne, które istnieją w społeczeństwie, żeby miały jakieś parlamentarne reprezentacje. Czy tego chcemy na przykład? No bo jak tego chcemy, to odpowiednio do tego musi być dostosowany system wyborczy, ale żeby zapobiec na przykład niestabilności państwa, to musi być dostosowany i system polityczny państwa. Bo na przykład przy maksymalnie reprezentatywnym parlamencie moim zdaniem nie powinien funkcjonować system parlamentarno-gabinetowy, bo on gwarantowałby niestabilność państwa. No, wtedy musielibyśmy ten system parlamentarno-gabinetowy zmienić na system prezydencki. No i tak dalej. To wiele takich kwestii. Najpierw trzeba by rozstrzygnąć takimi prostymi pytaniami. Czego chcemy w tej sprawie? Na przykład teraz mamy problem z wymiarem sprawiedliwości. Z sędziami, mówiąc krótko. To oni tam kasta i tak dalej. No. Więc rzeczywiście stała się rzecz niedobra, bo
środowisko sędziowskie pod pretekstem utrzymywania niezawisłości, która jest pewną wartością, nie da się ukryć, wyemancypowało się z wszelkiej zależności od jakiegokolwiek konstytucyjnego organu państwa, które tylko im płaci. Z tego nie chcą zrezygnować jakoś. No i to jest sytuacja patologiczna, tym bardziej, że nie wiemy, czy nie ma w środowisku sędziowskim agentury bezpieczniackiej. Nawet na, prawie na 100% jest i to bardzo rozbudowana. Ale na razie mniejsza z tym. W związku z tym samo to, że sędziowie właściwie nikomu nie podlegają, że sami się wybieramy, sami tutaj funkcjonujemy, sami się oceniamy i sami się nagradzamy. No to jest sytuacja patologiczna. To jest sytuacja patologiczna. W związku z tym warto by się zastanowić, na przykład, i to ja bym dodał do konstytucji, bo wtedy jak pisałem ten projekt, to w ogóle nie sądziłem, że do tego dojdzie. A teraz już widać, że doszło, więc musiałbym to uzupełnić o dodatkowe postanowienia. I uważam, że takim pewnym remedium, bo to, co rząd robi, to jest kozacki numer. To właściwie nie powinien tego robić, bo to jest przejście na ręczne sterowanie sędziami. Lepiej jak robi to z dwojga złego tylko, lepiej jak robi to rząd, niż na przykład WSI mają to robić. Bo jak rząd, to przynajmniej wiemy, kto to jest z imienia i nazwiska. No wiemy, kto to, jak się nazywa minister sprawiedliwości, jak on tam się znalazł na tym stanowisku, to wiemy. Natomiast kto w tej chwili tworzy gremia kierownicze razwie Dupra, to nie wiemy. Czy generał Dukaczewski, czy jakiś inny, czy jeszcze diabli wiedzą kto, tego nie wiemy, więc ale to z dwojga złego, tylko na tej zasadzie to jest, w ogóle można dopuścić to, co pan Ziobro robi teraz. Natomiast moim zdaniem można by było takie znaleźć rozwiązanie o charakterze trwałym, które by nie godziło, nie likwidowało niezawisłości sędziowskiej, bo to jest pewna wartość, ale jednocześnie położyłoby kres tej samowolce sędziowskiej, bo to jest patologia. I rozwiązanie zmierza do tego, żeby obywatelom dać w rękę bat, przy pomocy których mieliby tam sędziów od czasu do czasu dyscyplinować. O co chodzi? Sędzia mianowany przez pana prezydenta korzystałby ze wszelkich gwarancji niezawisłości, z wyjątkiem jednej. Trzeba było odejść od zasady nieodwoływalności sędziów. Sędzia co 5 lat, prezydenta wybieramy co 5 lat, więc można by było połączyć to z wyborami prezydenckimi, tym bardziej, że prezydent mianuje sędziów. Taki każdy sędzia, każdego szczebla, z wyjątkiem sądów wojskowych, bo one funkcjonują wobec w innej tej pragmatyce, każdy sędzia powinien się co 5 lat poddać osądowi obywateli w głosowaniu. I każdy w swoim okręgu sądowym. I jeśli by nie uzyskał bezwzględnej większości oddanych głosów, to znaczy przynajmniej 50% plus jeden obywateli, którzy głosowali, to won z zawodu. I od tego by nie było odwołania. To jest ten bat, żeby sędziowie mieli poczucie, że ktoś ten bat trzyma nad nimi, bo w tej chwili nie mają i robią, co chcą. No, do tego dochodzi, że Sąd Najwyższy uniewinnia sędziego, któremu udowodniono, że ukradł 50 zł na stacji benzynowej. I Sąd Najwyższy go uwalnia, że z roztargnienia to zrobił. No nie może zaprzeczać faktom oczywistym, bo to kamera z monitoringu zarejestrowała, że ściągnął, tam jakaś kobieta położyła 50 zł, a on te 50 zł zabrał i schował do kieszeni. Nawet portfela nie zdążył wyjąć, bo chciał szybko to zrobić.
no to jak do tego dochodzi, no to już jest po prostu sytuacja skandaliczna. I to się dzieje na oczach całego kraju. Że sędzia ulega imperatywowi kategorycznemu. Rozumiem, że to już Sąd Najwyższy doszedł do wniosku, że u sędziów to już zeszło do poziomu instynktów, że jak zobaczą jakiś banknot w zasięgu ręki, to natychmiast go zabiorą, prawda? No, jest to po prostu skandal. Więc powiadam, gdyby takie rozwiązanie wprowadzić, to nie likwidowałoby to niezawisłości sędziowskiej, ale położyłoby kres tej patologii, jaką mamy obecnie. To tyle. No mówię, to są dosyć trudne kwestie, ale no, każdą rzecz można wyjaśnić nawet dziecku pod jednym warunkiem, że ten, kto tłumaczy, sam to rozumie. Bo to tak jak w tej anegdotce o dwóch ekonomistach, nie wiem, czy państwo znacie. Rozmawiają dwaj ekonomiści i jeden powiada tak. Słuchaj, ani w ząb nie rozumiem, na czym właściwie polega ten kryzys finansowy. A ten drugi powiada, o to nie problem, ja ci to zaraz wytłumaczę. O, wytłumaczyć to ja potrafię. Proszę bardzo. Proszę państwa, jeśli nie ma pytań, to bardzo państwu dziękuję i tych z państwa, którzy są zainteresowani książkami, jakie tu leżą, to zapraszam do stołu. Jako człowiek interesowny z przyjemnością wpiszę każdemu nabywcy książki dedykację. Dziękuję bardzo.